Jak kupić Bitcoina, żeby odkryć pieniądze jak jestem przestępcą? To jest świetne pytanie. To super pytanie, tak. Zawsze chciałem być scenarzystą filmów kryminalnych, więc pokućmy się tutaj o mały eksperyment myślowy. Nie, no wiesz to, to, to co, no tutaj... tylko dla eksperymentu myślowego. Tak. No cały czas pewnie musiałoby dojść do tej wymiany fizycznej. Pewnie idąc o krok dalej, musiałoby być to miejsce, gdzie nie ma CCTV i kamer, tak? Ty dostajesz pendrive'a, dajesz komuś cokolwiek innego, co ta osoba chce za to krypto, które ci daje. Musiałbyś przejąć ponad 50% komputerów obsługujących tą sieć. I teoretycznie wiesz, jest to do zrobienia, ale żeby wygenerować tak dużą ilość energii, no to pewnie potrzebowałbyś jakiś no, rozwinięty kraj w Europie odciąć, odciąć od energii na rok czasu. I wtedy miałbyś tyle energii, ile jest potrzebne do tego, żeby przejąć i sokować sieć bitcoina chociażby. Rodzice kupują tym dzieciom, i na ten temat też są badania, na przykład nowe ubranie versus. Jakąś skórkę w Fortnite, czy jakąś tam, jakiś item w Robloxie, no to poziom satysfakcji i tych endorfin, wydzielany w trakcie zakupu rzeczy wirtualnej jest taki sam, a często ich chyba w 70% przypadków większy niż w przypadku otrzymania dobra w świecie rzeczywistym. Mateusz Mach, siema. ma. Cześć, Manko. Um, I tak jak mówiłem, oddaję Ci głos i jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz. Ja zajmuję się krypto, rozwijam projekty kryptowalutowe na różnych stadiach rozwoju. Co to znaczy? Moja firma Nextrop, gdzie nasz zespół to już kilkadziesiąt osób, budujemy tam różne projekty kryptowalutowe, czyli dewelopujemy je, robimy tak, żeby przygotować je jak najlepiej do tego starcia z rynkiem. Niektóre się z nich udają, niektóre się nie udają. My walczymy o to, żeby oczywiście udało się jak najwięcej. Z nadzieją, żeby albo te projekty po prostu dalej rozwijać, albo je sprzedawać dalej. Z tego, co słuchałem w przygodach przedsiębiorców, to to jest taki swojego typu software house blockchainowy. Software house to nutką venture buildingu, w startupowym Świecie to jest po prostu rozwijanie własnych inicjatyw wewnątrz organizacji, którą mamy. Okej, okay, czyli tworzyć jakieś swoje projekty, które później pewnie tokenizujecie, co nie do końca wiem, co znaczy? To przejdziemy za chwilę, ale tak, tokenizacja słowo klucz. Powiedz mi, jak wygląda Twoje życie? Bo wiem, że byłeś w Dubaju, teraz jesteś w Warszawie, przyjechałeś właśnie z Berlina, więc jak teraz wygląda to, gdzie mieszkasz i jak żyjesz? Bardzo dużo podróżuję. Rzeczywiście, ostatnie, no teraz, blisko 6 lat spędziłem w Dubaju. Zaczęło się to od tego, że przeprowadziłem się tam na studia. Studiowałem na NYU w Abu Dhabi. Tam nasz kampus ma swoją filię. No i Dubaj, z racji tego, że jest tak mocno osadzony w krypto, wydawał się takim naturalnym krokiem do przodu. Zresztą to w Dubaju pierwszy raz usłyszałem o chociażby Ethereum i innych kryptowalutach. To właśnie dlatego też w nie zainwestowałem. Mm -hmm. Moje życie obecnie wygląda tak, że no, staram się dzielić podróżowanie z pracą, bo no, chcia chciałem zawsze spróbować tego stylu życia nomackiego. Nie wiem, czy mi się to aż tak podoba, ale od dwóch lat czasu no, bardzo często zmieniam miejsca, jestem w Polsce. Na tydzień czy dwa na wakacje, bo w Dubaju jest teraz za ciepło. Mhm. No jest taki trend, że na wakacje ludzie z Dubaju po prostu jadą do Europy, bo tam się nie da teraz wytrzymać. Okej, okay. czemu mówisz, że nie wiesz, czy Ci się to tak bardzo podoba? No wiesz, no, podróżowa podróżowanie ma swoje konsekwencje. To, że jestem, nie wiem, 2-3 tygodnie tu, 2-3 tygodnie tam, no to jest bardzo ekscytujące, to daje, to, daje tą adrenalinę. Nawet bym nie raz powiedział i. Nawet takie sztuczne poczucie tego, że dużo się dzieje, tak? Mhm. Z lotniska na lotnisko, do taksówki, do hotelu. Wiesz, cały czas nowe bodźce, nie? Tak, cały czas ten anturaż jest taki hotelowy, lobby i tak dalej, no fajny. Ale no to z drugiej strony nie pozwala się utożsamić albo no poznać jakiegoś konkretnego miejsca, lepiej budować w tym konkretnym miejscu, nie takie relacji o, że masz znajomych, napiszesz, wyjdziecie na. Nie wiem, na piwo, tak, ale że to jest relacja, w które są, inwestowane są lata czasu. Mm -hmm. No tak, jeśli podróżujesz, to te relacje samoistnie cierpią. Um. To jest też jedna rzecz, o którą chciałem cię pytać. Jak oglądałem przygody przedsiębiorców, to mówiłeś właśnie o tym, że jak wyjechałeś do Dubaju, to był dla ciebie to taki emocjonalny challenge. I też chciałem trochę o tym pogadać, jak to wyglądało z twojej perspektywy wyprowadzka, bo też w młodym wieku tam pojechałeś, nie? Tak, ja byłem na to przygotowany przez to, że akurat mieszkałem w internacie mhm. przez trzy lata w Gdyni. Ja pochodzę z Lęborka, takiego miasta na Pomorzu. Więc z jednej strony byłem przygotowany na mieszkanie samemu, z drugiej strony, no to jest tak duży szok kulturowy, że myślę, że nie da się być na to przygotowany, biorąc pod uwagę też mój background. Tak? No jestem z Polski, jestem powiedziałbym bardziej osobą po tej konserwatywnej stronie, albo byłem po tej konserwatywnej stronie postrzegania świata aniżeli w drugą stronę, co się bardzo mocno zmieniło, ale wiesz, no tak to wyglądało. No na to ma wpływ rodzina, to do czego jesteś przyzwyczajony, to jak funkcjonujesz na co dzień. I Abu Dhabi i przeprowadzka tam to była ścieżka, no bo to nie było tak, że posiedziałem sobie tam rok mhm. i nagle jestem inną osobą. Miałem okazję tam być dłużej, zobaczyć też inną kulturę, kulturę arabską. Ale na naszym uniwersytecie były osoby z ponad 90 różnych narodowości, więc ten dialog z nimi i sprawdzenie się na żywo z różnymi sytuacjami, to było, to było chyba kluczem do, do, do przemyślenia swojej postawy i zmiany. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotifyu. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać, jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotifya i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. Mm. Co masz na myśli, mówiąc konserwatywne podejście do podejścia takiego bardziej liber liberalnego, tak to nazwałeś? Mm -hmm. I co masz na myśli? Jakby na czym polegała ta zmiana? Bo to jest, to, jest to, to, co słyszałem, i właśnie nie do końca rozumiałem, o co ci dokładnie chodzi. Czyli jak, jak wcześniej postrzegałeś świat, jak nauczyłeś się postrzegać go dzięki temu, że miał, byłeś w szkole, gdzie było 90 kilka narodowości? No, ja byłem zawsze przyzwyczajony. Mm. Pewnie to wniosłem z domu, akurat do. Moja mama by to określiła bycie dżentelmenem, do, do konwenansów, do norm, do tego, że w sytuacji na apelu szkolnym wypada się zachować tak, ubrać tak. Mhm. No wiesz, no coś, co masa osób postrzega jako naturalne cały czas. Ale no, patrząc, jak świat działa, jak brutalny jest, i, nie, i pewnie na to, że nieraz te, nieraz te rozwiązania, których uczą ciebie rodzice w tym brutalnym świecie i brutalnej rzeczywistości, nie działają jako rozwiązanie problemu, mhm. no to, to, mi, to mi dało do myślenia. Tak? Ale schodząc na ten bardziej praktyczny poziom, wiesz, u nas było bardzo dużo osób ze Stanów, które. które no, wychowują się w zupełnie innym środowisku, doświadczają niektórych rzeczy szybciej, niektórych później, zazwyczaj szybciej niż ta konserwatywna strona Europy Środkowo-Wschodniej. No i to było takie bardzo silne do zobaczenia, jak młodzież tam znajomi z, z, z mojego internatu i nie jedna, dwu, dwie osoby, ale tak myślę, starałem się myśleć zawsze o ogóle. Różnią się. Od osób, ze stanów chociażby, tak? W kontekście tego, co ja, co uważa, uważane jest tam za kul. Cool. Mm -hmm. A możesz podać jakiś przykład, co było uważane przez was za kul, cool, a przez nich za kul? Cool? No podejrzewam, podejście do seksualności było zupełnie inne. Mhm. Mm i to jest chyba taki no, najbardziej widoczny przykład, ten na, na temat, którego się najczęściej rozmawia. Tak? Jako osoba w wieku studenckim podejrzewam, że podejście i traktowanie niektórych sytuacji jako te, które mi się należą. Tak? Czyli my w Polsce traktujemy je bardziej jako, że tam się coś należy? Nie, myślę, wydaje mi się, że, że odwrotnie. To jest bardzo duża generalizacja, mhm. ale jak tak sobie rozmawiamy na luzie, to czemu by sobie nie pogeneralizować. Wiesz, dostajemy milion złotych stypendium, dostajemy świetne warunki do tego, żeby na tym uniwersytecie robić no, dosłownie i rozwijać się w tym kierunku, na jaki mamy ochotę. I to był już potem taki trend, że te grupy takie najbardziej aktywnych studentów które ja bym powiedział, że no są w czterogwiazdkowym hotelu na wakacje i tam muszą studiować. Czepiają się na naprawdę każdej najmniejszej rzeczy, że zamiast 12 osób na zajęciach, per jeden profesor jest. 15, i uniwersytet w ten sposób nie umożliwia im maksymalizacji swoich szans tam w, na ścieżce akademickiej. Dobra, ale tutaj, tutaj wchodzimy w takim razie na to, że ta, 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 to, to drugie postrzeganie nie zawsze jest takie dobre, bo oni byli tacy trochę, czuli się bardziej utytułowani i nie doceniali chyba rzeczy. Co? Ty, będąc z Polski, miałeś możliwość troszeczkę bardziej docenienia takiego luksusu. Tak, ja bym nie wchodził może w to, kto, kto myśli jak przez pryzmat narodowości, bo to jest bardzo niedokładna dyskusja. Mnie w tym wszystkim szokowało bardziej to, że ja myślę tak, ktoś inny myśli tak i przez to, że ja myślę tak, to często w jakimś aspekcie coś powiem, a w drugim czegoś nie powiem, a ta druga osoba będzie robiła zupełnie inaczej. I że na to wpływają jakieś tam wzorce pewnie zachowań, których doświadczamy w młodym wieku. Mm -hmm. To mnie zawsze bardzo mocno interesuje, jak dużo można zmienić losy danej, danej osoby przez to, pewnie niemowlaka i tam wiesz, cztero latka przez to, na jakie doświadczenia będzie miał okazję takie dziecko przeżyć. Mhm. Czyli to w jaki sposób środowisko wpływa na, na rozwój młodego człowieka. Tak. Mhm. Też o tym, e, zacząłem sobie czytać e, wstęp do Twojej książki i też o tym wspominasz chyba w tym rozdziale o psychologii bogactwa, że um, gdyby, gdybyśmy mieli większą możliwość, tak to zrozumiałem, gdybyśmy mieli większą możliwość manipulowania naszym środowiskiem, to może bylibyśmy w stanie dużo lepiej dostosować to środowisko do tego, żeby nasze społeczeństwo stawało się bogatsze no pewnie bylibyśmy w stanie zmaksymalizować te szanse w 99,9%, mhm. ale wiadomo, no, rzeczywistość weryfikuje to, jak wygląda świat i no to, że to, że na świecie cały czas są wojny, to, że gro decyzji ludzkich jest podejmowanych przez ego. no Jednak pokazuje to, że teoria. To nie wszystko. No, zdecydowanie nie wszystko. Plus, jeszcze, jeszcze wczoraj słuchałem podcastu, gdzie gościu, gościu, który często przesłuchuje, właśnie ludzi, z takiego, którzy zajmują się neuroscience i takim, takimi zagadnieniami biologicznymi, i mówił, że podczas wszystkich podcastów, które przesłuchał, według niego jest. Wpływ genów, a wpływ naszej psychiki i środowiska to jest 50%. Czyli 50% jesteśmy uwarunkowani przez to, kim są nasi rodzice, a drugie 50% może dodać właśnie edukacja, środowisko i tak dalej. Więc to jest ciekawe, bo 50% to jest mega dużo, więc jesteśmy w pewnym sensie uwięzieni w naszych genach według niego. Czy to prawda, to nie jestem pewien. Um, zacznijmy um, o, rozmawiać o krypto. Um, Masz rozdział, który się nazywa bardzo ciekawy, więc specjalnie sobie to um, zapisałem. Jak powstaje cyfrowy pieniądz? Tak. Mhm. Co byś chciał wiedzieć? To wszystko. Ja właśnie to jest. Um, zapomniałem Ci tego powiedzieć przed podcastem, ale ja naprawdę mało wiem o kryptowalutach, więc to jest też taka dla mnie forma nauczenia się, o co chodzi w kryptowalutach. I jeśli nazywamy to cyfrowy pieniądz, to nawet cyfrowy pieniądz nie jest dla mnie do końca zrozumiały. Czyli na czym to wszystko polega? No zacznijmy od początku, moim zdaniem, postarajmy się to zrobić jak najprościej. A żeby zacząć od początku dosłownie dwa zdania na temat blockchaina, bo no nie da się rozmawiać o krypto nie wspominając tego słowa. Blockchain jest zdecentralizowana baza danych, która różni się od tych baz danych, które już były w świecie IT tym, że przez to, że jest trzymana na setkach tysięcy nodów, czyli komputerów, i tam właśnie w sposób zdecentralizowany, kolejne słowo klucz, są różne cząstki tej bazy danych, bardzo ciężko lub wręcz niemożliwe jest to, żeby jakoś tą bazę danych naruszyć, zmienić rekordy. Dzięki takiemu sposobowi trzymania informacji, jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ktoś rzeczywiście w tej bazie danych, na przykład, widnieje, jak zmieniała się jego pozycja na przestrzeni danego okresu czasu, czy może został usunięty, czy może w ogóle go nie było, albo czy ta baza danych została naruszona. Mhm. I e, dzięki temu, że przez lata czasu, od lat 90., wraz z rozwojem kryptografii, powstawały to coraz nowe pomysły na to, jak Zaprojektować różnego rodzaju algorytmy, które właśnie w taki, a nie inny sposób pozwalają trzymać informacje, zaczął powstawać ruch cypherpunków, czyli takich ideologistów, którzy szukali innego sposobu na to, jak my, przeciętni obywatele, mamy być postrzegani w świecie finansów. Okej. Okay. Krypto zaczęło się od ideologii, krypto zaczęło się od dostrzegania wszystkich tych błędów, które w świecie finansowym, no przez, przez, przez które my, wiesz, average citizens, mhm. tak bardzo cierpieliśmy na przykład po kryzysie w 2008, w 2000 przez rolę pośredników i banków, Cypherpunkowy to jest ideologia i często tak jest, myślę, na przestrzeni, jak spojrzymy sobie na różnego rodzaju rewolucje, one zaczynają się od jakiejś tam wewnętrznej potrzeby do zmiany. Tak też było po prostu z krypto. Powstawało wiele prób tego, jak podejść do cyfrowego pieniądza. E-gold, e-cash, one się nie udawały. Z różnych względów, na niektóre było za wcześnie, Niektóre okazywały się technologicznym niewypałem. Magią blockchaina i white paperu Satoshi Nakamoto, który został opublikowany, myślę jest to, tak, z jednej strony ta niebywała dojrzałość technologiczna jak na czas jego wydania, z drugiej strony ta taka trochę polityczna wizja opisana przez Satoshi'ego. Bo ten white paper zaczyna się nawiązaniem do jednego z artykułów The Guardian, bardzo politycznym, trochę więcej o tym właśnie pisze. Mm -hmm. W książce, i też odpowiednim podejściem do tego, jak ten cyfrowy pieniądz był marketingowany, bo w Bitcoinie, czyli pierwszej kryptowalucie, która powstała dzięki blockchainowi, bardzo dużą wagę w jego rozwoju miały akcje marketingowe prowadzone przez główną taką głównego menadżera tego projektu na samym początku jego jego starcia ale pewnie jego startu ale pewnie o tym za chwilę powiedz Przemek czy do tej pory. Czy do tej pory to jest jasne? Mm, tak, jedyne co mnie zastanawia, to jak mówiłeś o tych bazach danych i rozumiem, że jedne bazy danych mają serwerownie w jednym miejscu, i to jest ich zagrożenie, a teraz jak mamy blockchain, to ta baza danych jest rozłożona pomiędzy wiele różnych komputerów. Tak, no jak w skrócie jak masz stronkę, nawet nie wiem, stronkę swojego podcastu, mm -hmm. w, kiedyś to było tak, że ona znajdowała się na tym konkretnym serwerze, w Amsterdamie, powiedzmy, który sobie kupiłeś na OVH. Tak? Mhm. Potem wraz z rozwojem takiej technologii, którą jest Cloud, już doszło do dystrybucji tego, jak przechowywane są duże ilości informacji, czyli na wielu serwerach także jak masz nie wiem, atak hakerski na twoją stronę, no to inny serwer jest w stanie obsłużyć to, co się dzieje. No i teraz doszło do prawie, bo jeszcze nie pełnej, ale prawie pełnej decentralizacji Dzięki blockchainowi. Czyli nie do końca rozumiem, skąd się biorą te komputery, na których, znajduję, na których znajdują się te dane. To są, One są jakoś przez jakiś system rozłożone, czy to są komputery normalnych ludzi? To, to nie jest dla mnie jasne. No właśnie, to też jest inne od tego, jakie podejście obserwowaliśmy w branży. To są komputery społeczności. To są komputery mo mo moje, mogą być Twoje. Setek tysięcy użytkowników, którzy tworzą ten ekosystem. Czyli ja go mogę, mogę udostępnić swój komputer w jakiś sposób? Tak, aby, aby on obliczał informacje i tym samym przyczyniał się do wydobywania, czyli górnictwa kolejnych to ułamków Bitcoina. Czyli musiałbym się pewnie zalogować na jakiejś, na jakiejś stronie, wyrazić zgodę i tak dalej, i wtedy mój komputer jest wykorzystywany w jakiejś tam formie do otrzymania danych. W dużym uproszczeniu tak, musiałbyś pobrać tam soft miningowy i udostępnić zasoby tego komputera, aby on rozwiązywał zagadki matematyczne. Mm -hmm, dobra, um, czyli jest jakaś określona liczba, na której stoją te blockchainy? Blockchainy to są języki programowania, czy jak nazwać sam blockchain, czym on jest? Blockchain to jest baza danych, zdecentralizowana baza danych. Są... Dzięki blockchainowi powstało, jakbyśmy sobie teraz weszli, na taką stronę, która gromadzi Mogę wejść. listę wszystkich kryptowalut. Się nazywa CoinMarketCap. Pewnie, jak ostatnio sprawdzałem, było tam chyba 19 tysięcy już różnych kryptowalut. Na CoinMarketCap jest dostępna lista od największej do najmniejszej kryptowaluty. Jest chyba 20 455, jeśli to oh, jest wow. ten numer. No, ja pamiętam, kilka miesięcy temu, dwa, trzy miesiące temu sprawdzałem, to, był, to było ich 19 tysięcy. I Ether i Bitcoin jest na samej górze. Tak. Okej, okay, czyli. Mm, ale rozumiem, że tych komputerów jest tak duża ilość, że nie ma co się martwić, że, że coś, coś się stanie do jakiejś ilości komputerów. Jakie są zagrożenia? Bo teraz rozumiem, że zagrożenia normalnej bazy danych jest taka, że jest w jednym miejscu i że można ją na przykład zhakować. A teraz, w przypadku, kiedy mamy, załóżmy, 100 tysięcy komputerów, to jest ciężko to schakować, tak? Tak, to też jest dobre pytanie, bo skupmy się na przykład na Bitcoinie. Mechanizm bitcoina jest skonstruowany w ten sposób, że żeby go zhakować, na poziomie protokołu, tak? czyli na poziomie tym najwyższym, a nie poszczególnych rozwiązań, jak na przykład walletów bitcoinowych, mhm. bo tam zdarzają się rzeczywiście haki i włamania i kradzieże itd. Ale na poziomie samego protokołu musiałbyś przejąć ponad 50% komputerów obsługujących tą sieć. I teoretycznie wiesz, jest to do zrobienia, ale żeby wygenerować tak dużą ilość energii, no to pewnie potrzebowałbyś jakiś no, rozwinięty kraj w Europie odciąć, odciąć od energii na rok czasu. I wtedy miałbyś tyle energii, ile jest potrzebne do tego, żeby przejąć i sokować sieć bitcoina chociażby, mhm. ale jak to zestawisz z tą drugą stroną, czyli co byś mógł innego zrobić z tą energią, no to na przykład o wiele bardziej opłacalni są na ten temat studies. O wiele lepszym wyborem byłoby poświęcenie tak dużej energii na to, żeby ta energia była poświęcona na kopanie bitcoinów. Więc to jest po prostu bez sensu i nieopłacalne. Na momencie, bym jeszcze tylko wrócił do, do, tej, do tej listy, którą tam widzisz, mm -hmm. bo mamy Bitcoin na samej górze, Ethereum na miejscu drugim. I co to w ogóle są te inne, inne waluty? Niektóre bazują na Ethereum, niektóre są po prostu zupełnie osobnymi projektami, ale to są implementacje technologii blockchain różniące się od siebie. Tym podejściem bardziej biznesowym i to, jak zaprojektowany jest dany system, do jakiego typu problemów on jest poświęcony i gdzie gdzie ma to największe zastosowanie. Mhm. Czyli jaka jest różnica pomiędzy Bitcoinem a Etherem? Bitcoin a Ether to jest, o, to jest fajne porównanie, no bo myślę, że warto tutaj wspomnieć historię Witalika Buterina. Mhm. Mamy. To jest założyciel Ethereum. To jest założyciel Ethereum, bardzo chudy gostek, więc, więc wygląda na konferencjach zawsze bardzo specyficznie. On też ma taki, chyba z premedytacją, tak podejrzewam, bo no, wątpię, żeby tego nie dało się robić z premedytacją. Specyficzny styl ubioru. Gdy, gdy, jeżeli oglądaliście taki serial Silicon Valley to definicja nerdostwa wyznaczona przez Vitalika Buterina jest chyba trzykrotnie większa niż w tym serialu. Ale wracając na konferencji TechCrunch, o ile dobrze pamiętam w Nowym Jorku, kiedy, kiedy Vitalik Buterin prezentował Ethereum po raz pierwszy. On bardzo mocno skupił się na tym, że Ethereum to jest platforma. Wiesz, na Bitcoinie nie da się budować innych rozwiązań. A na scenę wychodzi taki Witalik Buterin, którego no wtedy jeszcze nie zna zupełnie nikt. Mówi o wszystkich problemach, które widzi z Bitcoinem i mówi o tym, że. Chociażby ta gigantyczna ilość energii, która i tak jest potrzebna do obsługiwania tego systemu, to jak dużo osób jest zaangażowanych w tych ekosystem po to tylko i wyłącznie, żeby mieć krypto, no jest w obecnych standardach tego, jak funkcjonuje świat, bez sensu. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się z tym, że z tą technologią można robić o wiele, wiele więcej. No, ja w skrócie definiuję to jako. To, że blockchain pozwala na budowę tej nowej gospodarki jutra. I to nie chodzi o to, żeby, wiesz, żeby, tak jak Bitcoin był alternatywą jakiegoś, jakimś alternatywnym dobrem inwestycyjnym i tyle, tak. No bo nie zapłacisz Bitcoinem za, za zakupy w sklepie jeszcze, tak. Te transakcje są stosunkowo wciąż drogie. Adopcja jest bardzo niska, nie pójdziesz, nie zapłacisz za bitcoinem za swój rachunek, za prąd. Okay. Tak, ale jednocześnie kiedyś się płaciło za e, internet i miało się go na przykład tylko na godzinę, jak, jak, jak byłem młody, więc teoretycznie można powiedzieć, że to jest po prostu młoda technologia. No tak, ale rozważamy obecnie to, co mamy teraz. Mhm. E, myślę, że Witalik też wyszedł z tej perspektywy, no bo. E, Wiesz, tak, no, płaciłeś za internet na godzinę, no ale płaciłeś to, płaciłeś za ten internet złotówką, czy dolarem, czy gdziekolwiek indziej mieszkałeś, euro, monetą, pieniądzem fiducjarnym, który jest kontrolowany, produkowany przez bank centralny danego kraju i no, ten proces produkcji pieniądza wiesz, on nie jest nawet w, pro, w promilu, nie da się go porównać do tego, co jest potrzebne, żeby utrzymywać system Bitcoina, na przykład jeszcze raz na, na podstawie tego zaangażowania energetycznego. Mhm. Wróćmy w takim razie do różnicy pomiędzy Etherem a Bitcoinem. O, mamy to, mhm. tak. No i właśnie w swoim wystąpieniu Witalik opisał wizję tego, co można robić z blockchainem i jego pomysłem na stworzenie kryptowaluty, która będzie platformą i która będzie nie tylko pozwalała na to, żeby być wyznacznikiem wartości, ale na przykład dla programistów, dla twórców. Dla każdej jednostki funkcjonującej w tym ekonomicznym systemie, to będzie takie narzędzie, żeby do wymian handlowych na różnym poziomie ich zaawansowania dochodziło w bezpieczny sposób. Uprośmy to. Uprośmy to. Chyba rozumiem. Czyli chodzi o to, że Bitcoin jest jakby zastąpieniem, załóżmy złota, czyli jest po prostu nową, nową walutą. A Ether jest platformą, gdzie, która jest jednocześnie nową walutą, jednocześnie jakąś platformą, która zapewnia bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, ale Ten też możliwości do tego, żeby różne projekty kryptowalutowe tworzyć. Na przykład chcielibyśmy sobie stworzyć alternatywę Spotify, ale dla podcastów. Mhm. Bazującą na Ethereum, bo Ethereum da się zastosować jako rozwiązanie programistyczne. Jesteśmy w stanie zrobić i zaprojektować taki system, że bez pośrednika w formie powiedzmy, że robimy ten projekt i biznes wspólnie, mhm. czyli bez pośrednika w formie XYZ, nazwa naszej marki, do słuchania podcastów. I wynagradzania podcasterów dochodzi automatycznie przez smart kontrakty, czyli algorytmy pilnujące tego, że w tej zdecentralizowanej bazie danych informacje przechodzą z punktu A do B, czyli ty odtworzyłeś podcast jako tam słuchacz podcastera 1, 2, 3. Podcaster 1, 2, 3 automatycznie. Dostaje za to swoją nagrodę, i nad tym wszystkim pieczes czuwa ta zdecentralizowana baza danych. I to jest jaka, jakaś forma pewnie już sztucznej inteligencji, czy to jeszcze jest normalny kod? Nie, to jest, to jest po prostu smart contract. Smart contract. Czyli to nie jest tak, że i Ether i Bitcoin to są dwie różne waluty, czyli tylko po prostu Ether to jest jakby to w pewnym sensie kompletnie co innego. No Ether to jest platforma, tak? To jest ciekawe. To, to w takim razie hmm, tego nie wiedziałem. To je, jeśli ty na przykład inwestujesz w kryptowaluty, jak, jak postrzegasz te dwie, te dwie rzeczy? Czy uważasz, że Bitcoin w takim razie ma e, przyszłość? Czy ob, obie rzeczy mają przyszłość? Czy raczej będziemy szli w stronę realizowania tych blockchainów jako platform zamiast Bitcoina? No myślę, że po pierwsze jeżeli ogląda ten podcast, oglądają jakieś osoby, które o krypto słyszały, no to najpewniej domyślam się, że słyszeliście o spekulacji, tak? czyli o właśnie inwestowaniu w krypto i tam sprawdzanie, które to krypto performuje, czyli ma lepsze wyniki i potencjał od drugiej. Ja akurat się inwestowaniem jako trader, tu was może zmartwić, nie zajmuję zupełnie, ja mam swój Ether i Bitcoin konkretnie, już od lat, lat kupiony mm -hmm. i tak, no miałem tam epizod, epizody z pięcioma, sześcioma alternatywnymi walutami, w większości raczej nieudane i ja bardziej patrzę na tą technologiczną stronę wszystkich projektów i tak, one są w stanie dać wartość. w Ethereum z perspektywy programistycznej no, upatruje bardzo dużą wartość dla budowy tej nowej gospodarki, wirtualnej gospodarki jutra. I to jest mój motyw do analizy danych projektów. Wiesz, ja też nie, nie chcę. Mam tam swoje zdanie na temat wszystkich tych pewnie top 100 czy top 200 kryptowalut, ale ja nigdy nie chcę mówić na temat tego. W co wy powinniście inwestować. Ja nie pytam, w co powinienem inwestować. Pytam, co ty o tym myślisz. A to, to, to już niech sobie każdy podejmuje sam decyzję, czy będzie. No dobra, inwestował, ale czy, myślę o czym konkretnie. O, o tym, czy jaka jest przyszłość Bitcoina i etera? Biorąc pod uwagę te różnice, że jedno jest jakby zastąpieniem waluty, a jest, drugie jest platformą. No ja myślę, że. Ja myślę, że no Bitcoin przez swoją historię, tak. I no to, że stał się branża, standardem branżowym, no wiesz, bardzo ciężko będzie go zdetronizować, no bo nawet jak na giełdach się tworzą pary walutowe. Tak, nie wiem, euro do złotówki, czy dolar do złotówki, jako wyznacznik obecnej koniunktury na świecie, tak, tą alternatywą forexowych, par walutowych w świecie krypto jest zawsze odwołanie do BTC. Mhm. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli BTC doświadcza jakichś spadków, on jest wyznacznikiem też do tego, co się dzieje na rynku z innymi walutami. Przynajmniej tak było. Cały czas, szczególnie na początku branży, tam w 2015 roku, jak jeszcze bardziej śledziłem ceny. Jakbyśmy teraz zapytał, jaka jest cena Bitcoina, czy Ethereum, nie wiem, no nie okay. mam pojęcia. Jak śledziłem te ceny w 2015 roku, no to rzeczywiście było tak, że jeżeli jest spadek 10% na krypto. Sorry, na Bitcoinie jakieś 11-12% spadku jest na eterze i tych walutach kilkudziesięciu, które, które były wcześniej, no bo to jest taka skala, tak? Mhm. To było raptem kilkadziesiąt walut, kiedy, kiedy zaczynałem. I to bardzo ciężko będzie zmienić. Więc podejrzewam, że ten bitcoin na pozycji pierwszej sobie jeszcze będzie i będzie, ale jesteśmy, tak jak teraz sobie rozmawiamy, w bardzo ciekawym momencie dla całej branży, no bo co się dzieje? Z jednej strony mamy niedługo premierę Ethereum 2.0. Okej, okay, tego nie wiedziałem. Czyli przejścia z proof of work do proof of stake. To jest bardzo skomplikowane. Nerdowskie, w skrócie Proof of Work, wymagał tego, żeby tę całą, całą infrastrukturę Ethereum utrzymywać przez tych górników, tak, żeby te setki tysięcy komputerów podłączonych do sieci pozwalało na to, żeby ten, ten cały ekosystem działał. Przejście do Proof of Stake, które ma zminimalizować poziom zużycia energetycznego o 99,95%, przynajmniej według Ethereum Foundation. 99%? 99,95%. Mm -hmm. e... To jest e, spora różnica. Tak. <gry> e, właśnie przez ten mechanizm, który jest tam zastosowany, czyli to, że już teraz nie trzeba będzie o ile launch, czyli start tego, Protokołu się uda w wersji drugiej, bo no, programiści Ethereum walczą z tym już od lat. I no, jeszcze nie było tego launchu, czyli startu. Czyli nie ma jeszcze jakiejś oficjalnej daty? Nie ma jeszcze oficjalnej daty, ale są oficjalne tam newsy spływające teraz, z dnia na dzień. Dosłownie o tym, że kolejne to sieci testowe zostały pomyślnie zweryfikowane. I że ten, że to Ethereum w wersji 2.0 na sieciach testowych działa. Jak ja sobie myślę o kryptowalutach z takiej perspektywy absolutnego amatora to i, myślę, i wrzuciłem sobie na przykład pieniądze ostatnio w bitcoina i Wetera, tak mm -hmm. po prostu, żeby sobie obserwować, co się dzieje, jak to działa. To ja na przykład się martwię, że to kompletnie padnie. Co jest możliwe, że kompletnie abstrakcyjną myślą, ale ja mam taką myśl. I pytanie, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, że to kompletnie padnie. Czy to jest raczej tak ogromny biznes i tak ską... Na, znaczy wszystko może paść, to, to rozumiem, ale czy to, to jest taki ogromny system, że to raczej będzie cały czas się rozwijało, rozwijało i są takie możliwości technologiczne, że raczej nie widzisz e, możliwości, że to padnie. Według Ciebie, oczywiście to, to nie jest e, rada inwestycyjna. Technologicznie, no nie, ale ty pewnie pytasz o tą finansową stronę, tak? Czyli co się stanie z Twoimi pieniędzmi? Czy jest szansa, że ten Ether czy BTC, który kupiłeś za chyba 100 tysięcy, tak? Czy jest szansa, że on będzie warty tysiąc? Nie do końca, bo chyba jak akcja spadnie do zera, to chyba też Bitcoin nie będzie miał się z czego utrzymywać. Czy to tak nie działa? No pewnie, pewnie nie. To pewnie nie z, z racji tego deflacyjnego charakteru tej waluty, tak? Na wymintowanych jest z BTC konkretnie 21 milionów. Sorry, możliwych do wydobycia jest 21 milionów, to się tam stanie w dwa chyba 1140 roku. I wtedy, no tak jak nie wiem, z rynkiem sztuki czy innych dóbr luksusowych z tak ma limitowaną, stosunkowo małą ilością monety w obiegu, no ciężko, żeby nie doszło do jakiejś tam aprecjacji. Mhm. Ale wracając do pytania, ja myślę, że kryptowaluty, tak jak sytuacja wygląda na CoinMarketCapie, Coin obecnie ona będzie sobie wyglądać pewnie miesiąc i już dojdzie do jakichś roszad, i za kolejne 2-3 miesiące znowu będą jakieś roszady. Ten Bitcoin i Ethereum będą pra, praktycznie na pewno na pierwszym i drugim miejscu, żeby doszło. Do zmiany tego, jak funkcjonujemy w świecie finansów, no bo oto toczy się ta gra. Mhm. Tak, no niektóre kryptowaluty będą padać, po prostu będą zupełnie odpuszczane. Niektóre będą doświadczały problemów, takich jak Luna, która miała być stablecoinem, a de facto kapitalizacja tej waluty, tak, wyparowała do zera. Niektóre z nich będą z drugiej strony rosły, tak? Tak jak nigdy tego nikt nie zakładał. No bo jesteśmy na tak wczesnej fazie rynku, że tej przestrzeni do innowacji jest bardzo dużo. Mhm. Um, jeszcze jednej rzeczy chyba nie rozumiem odnośnie Bitcoina. Um, Dawaj. Nie rozumiem, jaka to, jaka to jest forma instytucji. To jest biznes, tam są pracownicy, jak, jak oni się finansują i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. Bo. Są jakieś white... pracownicy bitcoina? Są. O czym sam nie wiedziałem, <grym> jak, jak zaczynałem swoją przygodę z krypto. Mhm. Bo dużo osób myśli, jak już słyszało słowo kluczowe Bitcoin, tak, to może słyszało też o White Paperze i Satoshi Nakamoto, mhm. że Bitcoin ma anonimowego twórcę a, i nikt nie wie, kto nim jest, i to sobie. On sobie wydał white paper, czyli dokument, taki biznesplan, opisujący, czym ten bitcoin jest. Zniknął i ta machina ruszyła. Czyli ten Satoshi Nakamoto, dobrze mówię? Mm -hmm. Bo to on nie istnieje, to jest jakiś fake name? Czy, czy dlaczego mówisz, że nikt nie, nie, nie wie, kim jest twórca? No, y takie małe dochodzenie też akurat prowadzę w książce, ale o co chodzi? Satoshi Nakamoto. Myślę, że chciał, i często przedstawiał się no jako osoba. Jak sama, na, jak sama nazwa jego imienia i nazwiska sugeruje o azjatyckich korzeniach. I przedstawiał się jako anonimowy programista, no bo to było tak, że po wydaniu tego Biznes Planu BTC Bitcoina. Satoshi Nakamoto na, na, na forach dedykowanych cypherpunkom przede wszystkim, czyli tej ideologicznej części programistów, on wiesz, on sobie tam pisał. O, że wydałem ten e, white paper z, i tak nazywało się też jego konto na forum, Satoshi. Mm -hmm. e, wydałem sobie ten white paper, weźcie tam, dajcie znać co sądzicie. Tutaj moim zdaniem nastały nowe czasy. E, ludzie się go o coś pytali, on przez chwilę odpisywał i potem wyparował. I... Może go zabili. Wiesz, nikt nie wiedział, co się z nim stało. Władzę nad dalszym rozwojem BTC przyjął Gavin Anderson, jeden z jego współpracowników, który komunikował się, jak sam mówi, z Satoshi, tylko i wyłącznie przez maila i który zbudował wokół Bitcoina fundację. To jest teraz Bitcoin Foundation. I co ciekawe, jest taki portal dla, dla programistów, to się nazywa GitHub. Mm -hmm. Wiesz, jak moja firma Nextro, budujemy jakiś projekt, nasz kod tego projektu jest w GitHubie, i jeżeli nie wiem, jakaś firma zewnętrzna chce, to jest, to jest standardowy, standardowa technologia Web2, by the way. Jeżeli jakaś firma chce, nie wiem, dostać dostęp do tego kodu, to my przez tą platformę możemy w łatwy sposób im ten kod pokazać, też przyjmować jakieś nie wiem, poprawki, sugestie i tak dalej. To jest open source? No to jest właśnie narzędzie, które pozwala rozwijać kod open source. Mm -hmm. I Satoshi Nakamoto, osoba pod tym pseudonimem, normalnie przekazała dostępy do repozytoriów tego kodu Gawinowi i jego zespołowi. Okej, okay, czy on stworzył Bitcoina i go oddał. I go oddał. Za darmo? Za darmo. Okej, okay, czyli dalej ciągnie to fundacja. Zostawiając sobie oczywiście BTC na swoim portfelu, ale tam nie doszło do żadnej transakcji finansowej. Daj mi 100 to ja ci dam kod, tak? Okej, okay. hmm, to jest taka tajemnicza trochę historia, ciekawe. I co dalej? Bo wraz z rozwojem... Projektu prowadzonego przez Andersena. A akurat on był bardzo sprawnym przedsiębiorcą, bardzo dobrze sobie radził z zapewnieniem tej. Nawet nie nowości technologicznej, ja bym powiedział eksperymentowi technologicznemu tych pierwszych adopterów, ludzi, którzy tym bitcoinem po prostu się zaczną wymieniać. Stąd te słynne pewnie historie, 10 tysięcy bitcoinów wydanych na pizzę, tak? Były i chyba każdy o tym słyszał już. A on zaczęły się różne dochodzenia, no kim ten Satoshi tak naprawdę jest. I skala tych dochodzeń jest też bardzo ciekawa, bo. Nie wiem, na przykład jedna grupa badawcza przeanalizowała wpisy na Twitterze i maile, do których był publicznie dostęp wysłanych przez Satoshi Nakamoto i na przykład zauważyli, że najbardziej prawdopodobną strefą czasową, kiedy te maile mogą być wysyłane, to jest... Z jednej strony Australia mhm. lub Wielka Brytania. Że tak naprawdę, gdyby Satoshi Nakamoto pisał i prowadził życie, nie wiem, z Korei, to on by te maile wysyłał o trzeciej w nocy. I to był jakiś tam trend i poszlaka. Okej, okay, ale na pewno są programiści, którzy sobie lubią siedzieć po nocach i wtedy mają najlepsze pomysły. No tak, to jest wiesz, mały faktor, ale po prostu ciekawostka pokazująca, jak dokładne są analizy. i były analizy, poszukiwania tego, kim Satoshi Nakamoto jest. Są teorie, że to jest grupa programistów, a są też konkretne nazwiska, bo co ciekawe, na przykład wiesz, sąd w Wielkiej Brytanii. Kraju rozwiniętym, sąd, chyba z jedną z lepszych historii sądownictwa na świecie, mm -hmm. w sprawie z 2020 lub 2021 roku, przyznał prawa autorskie do tego whitepapera Bitcoina, czyli tego biznesplanu Bitcoina, wydanego pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, konkretnej osobie. Ale nie wiadomo komu. Wiadomo komu. I ta osoba nazywa się Craig Wright. To okay. jest przedsiębiorca z branży krypto, który mówi o sobie i właśnie to chciał udowodnić w tej sprawie, a spraw tych rozpoczętych ma jeszcze kilka, na przykład w sądzie w Miami, które będą toczyć się w tym roku i w następnym, że to on jest Satoshi na Komoto. Okej, okay, czyli to jest, to na razie go o to sądzili, ale nie jest jeszcze to potwierdzone w żaden sposób. Nie, na razie mu tylko dali, i przyz... sąd w Wielkiej Brytanii przyznał, że autorem white papera Bitcoin jest Craig Wright. A czemu on ma sprawy sądowe w tej sprawie? Nie, to była sprawa sądowa, którą on wniósł. Chciał przez proces sądowy udowodnić środowisku, że on jest, że ma prawa do tego whitepapera. Aha, okej, okay, czaje. To I tym samym spozycjonować się jako ten Tłuca. pseudonimowy Satoshi. Um, czy to w takim razie jest jakoś super na początku, czy to było jakoś super technologicznie trudne, ten kod e, Bitcoina? No, zacząłbym od tego, że żeby ten kod powstał. Tak do, musiało dojść do bardzo trudnych technologicznie odkryć naukowców z MIT, Stanford. E, I to też staram się opisać i wyjaśnić. E, MIT, Stanford e, z dziedziny kryptografii, żeby ten konkretny sposób na przykład szyfrowania informacji tych zagadek matematycznych zastosować i żeby to było wydajne, żeby to było w miarę skalowalne. No bo ile było projektów startupowych nawet eGold czy eCash, które poległy na przykład przez to, że no, ten system nie był zbudowany w sposób pozwalający na przetwarzanie setek tysięcy transakcji. Bitcoin był technologicznie dużym krokiem. Musiało się tam wydarzyć programistycznie tak dużo trudnych rzeczy po drodze, żeby to powstało. Myślisz, że mogła napisać to jedna osoba w takim razie? Na podstawie tych złożonych, bo wiesz, to, to naukowcy, Akademia działa tak, że jeden naukowiec wyda sobie Swoją pracę naukową na temat konkretnie, nie wiem, tam sposobu szyfrowania informacji kluczem takim i takim i takim, tak? I Osoba oni, z innego... oni podają ten klucz w tych paperach? Tak, oni opisują to wszystko, no mm -hmm. bo tak działa cała akademia. Mm -hmm. Inna osoba z uniwersytetu po drugiej stronie, nie wiem, Stanów napisze o czymś zupełnie innym, a ktoś z Azji jeszcze wymyśli sobie sposób, jak w sposób zdecentralizowany przechowywać to, to i to, tak? I rolą Satoshi'ego było wybranie tych najważniejszych rzeczy i opakowanie to w ekosystem, który, którym jest BTC. Okay. Od strony programistycznej. To jest kozacka historia. Nie wiedziałem kompletnie. Dziwne, że to o tym się nie mówi. To jest serio taka e, tajemnicza historia. Wiesz, moim marzeniem. Myślisz, że to prawda w ogóle? To trochę brzmiasz. E, brzmi trochę nieprawdziwie. Może wykorzystują to jako taki chwyt marketingowy, że to jest takie tajemnicze? Tajemniczy programista oddał kod za darmo i zniknął. No właśnie. Ja się zaśmiałem, ale no właśnie. To jest też ta aura systemu krypto, sektora krypto, że no on się trochę rządzi anonimowością. Mm -hmm. No bo wiesz, te os największe osoby, które mają na oletach zgromadzone setki milionów, na przykład setki milionów dolarów w formie BTC. Nikt nie wie, kto to jest, tak? Ale nie, że jeszcze nie odkryli, te osoby po prostu o tym nie mówią, no bo to też było fundamentem całej tej historii powstania Bitcoina i, i działki kryptowalutowej przez historię tych Cyberpunków, że stwórzmy sobie ekosystem, czy cały system finansowy który da nam tą anonimowość, tak? pozwoli nam na to, żeby nie żaden bank tam e, sprawdzał, że ja kupuję to, to i to, a potem jeszcze zablokował środki, tylko żebym ja miał pełnię pełne kontroli e, nad tym, co i jak ja w tym systemie finansowym funkcjonuję. Czyli to jest jakby część ideologii, oni specjalowo ukrywają te, też te dane. Tak. To jest na, po, na poziomie, wiesz, na poziomie struktury i tego, dlaczego blockchain wygląda tak, a nie inaczej, no to jest o wiele bardziej anonimowe, tak, z premedytacją. Okej, okay. i od razu mi się przypomina podcast, którego słuchałem o krypto, bo ja sobie przesłuchałem specjalnie podcastu o krypto taki wprowadzający i gościu mówił, że jeśli masz pieniądze na Bitcoinie i masz sprawę w sądzie, i sąd osądzi, że macie zabrać pieniądze, to oni nie są w stanie ci zabrać pieniędzy z bitcoina. Nie są. Czyli nie ty? są, no chyba, że te środki przechowujesz na giełdzie jakiejś kryptowalutowej, no bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli rejestrujesz się na przykład, nie wiem, na jakąś konkretną giełdę krypto, no to przypisywany jest do Twojego konta wallet, portfel blockchainowy, gdzie trzymana jest ta konkretna kryptowaluta, którą ty masz na tej giełdzie. A żeby kupić bitcoina nie przez giełdę, to co trzeba zrobić? No wiesz, no można, kiedyś była taka strona, Local Bitcoins, na przykład, tak. Ja pamiętam, ja pamiętam tam, to jak ja zaczynałem ten swoje mikroeksperymenty, mhm. właśnie w Emiratach. Działało to w ten sposób, że na stronie Lokal Bitcoin, która wygląda jak Facebook z 2005 roku, umawiasz się na czacie na konkretną godzinę i konkretne miejsce z osobą, która chce sprzedać taką konkretną ilość bitcoinów. Albo ty na przykład ogłaszasz, że chcesz kupić 100 dolarów bitcoinu, tak? Ta osoba przychodzi z pendrive'em. Ty przychodzisz ze, ze 100 dolarami i wymieniacie. Mówisz serio? Serio. E, tak to się zaczynało. Ja sam tego doświadczyłem. A teraz jak to się odbywa? Rejestrujesz się w 10 minut na giełdzie kryptowalutowej, podłączasz kartę kredytową i kupujesz. Tak, ale powiedziałeś, że wtedy mogą cię trakować, że to, to masz połączenie banku z kryptowalutą, a ja się zastanawiam, jak to zrobić, żeby nie mieć tego połączenia, czyli na przykład jesteś przestępcą i chcesz ukrywać pieniądze. Jak kupić bitcoina, żeby ukryć pieniądze, jak jestem przestępcą. <noise> Świetne pytanie. To super pytanie, tak. Zawsze chciałem być scenarzystą filmów kryminalnych, więc pokuśmy się tutaj o mały eksperyment myślowy. Nie no, wiesz, to co? No To tutaj... tylko dla eksperymentu myślowego. Tak, no cały czas pewnie musiałoby dojść do tej wymiany fizycznej. Pewnie idąc o krok dalej, musiałoby być to miejsce, gdzie nie ma CCTV i kamer, tak? Ty dostajesz pendrive'a, dajesz komuś cokolwiek innego, co ta osoba chce za to krypto, które ci daje, no i masz przy sobie krypto, które potem sobie możesz, nie wiem, włożyć do, pod koszulkę i podróżować z tym przez świat. Dobra, to jest bardzo, cie bardzo ciekawe. Jak się znajduje osoba, która ma krypyt. Ma, ma Bitcoina skoro są anonimowe. Jest jakieś forum? Na tej stronie mówię, że ogłaszają się ludzie, którzy chcą sprzedać. Czy wiesz, można. Tra transparentność ma też swoje wady, tak? No bo nie wiem, na przykład, jeżeli... Nie wiem, czy to, to nie, nie powinienem nazywać tego wadami, ale o co chodzi. Mhm. Nie wiem, jeżeli ktoś z swego portfela blockchainowego wykradnie na przykład 50 tysięcy dolarów, no to tak jak wspomniałem na samym początku, ta baza jest w pełni otwarta. Zazwyczaj, no bo są też rodzaje blockchainów, na przykład takich, które używają korporacje i my takie systemy też budowaliśmy, że one są blockchainami zamkniętymi, tak? I no nie masz dostępu do wszystkich tych wymian, które się tam dzieją, no bo to by było bez sensu. Także jako osoba, nie wiem, z korporacji na zupełnie początkującym stanowisku, jestem w stanie widzieć transakcje, no, których normalnie bym nie mógł zobaczyć, tak? Mhm, rozumiem. Um, ale, ale wracając, um, o co pytasz? Dalej próbujemy się dowiedzieć, jak przemycać pieniądze, jako, jako kryminalista. I czy, jeśli, jak znaleźć osobę, która chce sprzedać bitcoina poprzez pendrive'a? E, tak, ale wracając, właśnie w tym typowym środowisku otwartym, blockchainowym, jeżeli ktoś wykradnie mi przez na przykład wadę i błąd programistyczny, nie, nie eteru, tak, ale na przykład Walletu, czyli portfela, który sobie inny pro, programista w tej platformie, bo to jest platforma, zbudował, mhm. To co się dzieje? To jest zupełnie otwarta baza danych. Widzimy, że z woletu o numerze i haszu takim i takim, 50 tysięcy worth of crypto tak, spłynęło na wallet taki i taki. Potem widzimy, że ten gościu w pośpiechu, który to ukradł, chce dalej z tym coś zrobić, tak? No to yy, wytransferował to, nie wiem, na trzy różne wolety i podzielił to sobie po. Nie wiem, 20-20-10 tysięcy i jed, jed, jedną przelał, jedne 20 tysięcy przelał na jedną giełdę, drugie na drugą i te 10 tysięcy na trzecią. Mhm. A, I skąd my wiemy, że to zostało przelane na giełdzie? No bo znowu widzimy, do jakich portfeli to trafia i jesteśmy w stanie zidentyfikować u niektórych giełd: O, gość chce to wymienić na cash, tak? I przelał to sobie tam na giełdę X. Ale wy to widzicie jako twórcy? Nie wszyscy to widzą. Okay. Wszyscy to widzą, no bo to wchodzisz sobie na kolejną stronę. To ta strona już wygląda trochę inaczej. Etherscan możesz sobie wpisać i pewnie nawet wyświetlą ci się tam od razu jakieś adresy portfeli blockchainowych. Możesz sobie kliknąć na jakich i widzisz, że tam jest cała historia transakcji. Kiedy i co spływało na ten twój portfel, tak? Czyli wyobraź sobie, że nie wiem, masz konto w banku czy gdzieś i wszyscy widzą kto i ile ci płaci, a gdzie ty i na co to wydajesz? Tak działa blockchain? Okej, okay, ale teraz y, mówisz troszeczkę, okej, okay, aha, czyli ale to są portfele i nikt nie wie kto jest właścicielem tego portfela. Zmieniaj nazwiska nie. Okej, okay, rozumiem. Czyli jest. Ale wracając i... do tej mojej historii, mhm. jeżeli ktoś y, Wiesz, ukradnie ci to krypto i próbuje to wymienić, no bo to jest najtrudniejsze, tak? Ukryć się przed rządem to jest jedno, ale no, no co, no. Wiesz, no w pewnym momencie trzeba coś do tego Bitcoina kupić. Mhm. Tak, a w, rozmawialiśmy przecież o tym, że nasz system nie jest jeszcze przygotowany na to, żeby do tych transakcji łatwo dochodziło. Więc tylko jakieś niektóre rzeczy można kupić za bitcoina? Tak, no dlatego najczęściej trzeba skorzystać z giełdy, żeby to wymienić, tak? I wtedy już, jak widzimy, że taka. Kasa czy to przestępców, czy pozyskana z niepewnych źródeł, trafia na konto giełd. Tak, organy ścigania danego państwa bez problemu i giełdy współpracują już z policją, z prokuraturą, są i muszą zablokować te środki, na przykład celem postępowania, które się odbywa. No, i jeżeli, jeżeli nie ma tam większych problemów, przekazać je na portfel. Z którego to zostało skradzione. Mm -hmm. Jeszcze jedna rzecz odnośnie tego pendrive'a mnie interesuje. Co jest na tym pendrive'u, jeśli kupujesz Bitcoina na pendrive'ie? Co, co tam dostajesz? To jest kod? No, to jest kod, który nazywa się kluczem prywatnym. Ale w skrócie dostajesz kod. Ok, to i jest, hasło. To jest dużo bardziej tajemnicze, niż mi się wydawało. K cool, naprawdę. Oglądałeś tak? Billions? Nie. Taki serial o Bobim Axelrod, czyli prowadzącym fundusz. Chyba Private Equity albo Venture Capital. Ja sam oglądałem tylko kilka odcinków, ale pamiętam w jednym, nawet wtedy, kiedy to było wydane, to było dobre, kilka lat temu, tam transakcja, która miała się odbyć poza, poza rynkiem. Nielegalna, właśnie do niej dochodziło w krypto, i to jest, wiesz, z drugiej strony, już wychodząc poza tego filmowego charakteru całej tej sytuacji, o której mówimy, mhm. no to jest ryzyko, którego trzeba być świadomym, że przez brak standaryzacji i regulacji rynku no dochodziło. Podejrzewam do bardzo dużej ilości przestępstw w tym środowisku. I tak, no, mówi się, że blockchain, sorry, Bitcoin był używany czy tam inne krypto do prania brudnych pieniędzy. E tak było, pewnie i tak jest. E I to się będzie zmieniać wraz z coraz większą ilością e regulacji, które. W tym środowisku przez rządy różnych krajów się pojawiają i to jest świetny kierunek. Mm -hmm. Ale z drugiej strony każdy system ma jakieś swoje minusy i każdy system jakoś można oszukać. Więc to chyba też nie jest nic dziwnego, że ludzie go wykorzystują. Banki też okradają i robią różne inne dziwne rzeczy. Więc nasz aktualny system też nie jest um, doskonały. Chcę cię zapytać o cytat, który masz na, po na początku książki. Muszę go sobie przypomnieć, czy. Daj mi sekundę. No, sprawdźmy, co my tu mamy. Nie pamiętasz. Um, daj mi sekundę. O jest taki cytat. A nie, to jest dopisek dla mojej mamy. Tak jest. Trzeba wiele zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Dokładnie. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tego szukałem. Nie mogę tego znaleźć. Mhm. No myślę, że to też jest meritum tego, jak obecnie postrzegany jest świat kryptowalut, bo. No, ile było tych artykułów, tak? Także właśnie nawet moja mama pyta, co to jest ten blockchain, tak? Co to jak to działa, tak? Ile było tych artykułów, które przedstawiają blockchain jako rewolucję, jako no, wynalazek technologiczny, którego nie było z nami od y, tam setek lat. I mhm. pewnie tak jest, bo ja bardzo mocno wierzę w to, że ta nowa gospodarka jutra, ona nie, nie może być zbudowana inaczej niż na blockchainie, ale też patrząc na to, jak ta sytuacja wygląda w starciu z rzeczywistością, czyli jednostka równa w, w systemie finansowym. Równość w systemie finansowym, który nie było z bankami, tam pośrednikami, całą tą otoczką i systemem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, versus to, czy my rzeczywiście mamy tą wolność i czy my rzeczywiście dzięki pojawieniu się krypto, kryptowalut mamy łatwiejszą drogę do bogactwa? No zupełnie nie. I o tym jest ten cytat, że no w sumie, jak na to spojrzymy, e, kryptowaluty, blockchain e, jako technologia, tak, dają nam szansę na, e, na wielkie bogactwo, na duże sukcesy, czy to, e, nie wiem, w górnictwie, czy jako kryptoprzedsiębiorca, czy. Ty, ty używasz górnictwa jako ten mining, tak? Tak. Okej, okay. ja już myślałem, że mówisz o serii górnictwa i tak sobie myślę, co? co? <laughs> um, wiem, że. A tylko dokończę, mhm. ale no, patrząc na to, jak ta sytuacja wygląda, kto ma pierwszy dostęp do informacji w świecie finansowym, wygrywa. Zawsze tak było. Myślę, że sporo to z nami zostanie. System jest systemem. Tak, może i blockchain daje nieco większe szanse, żeby w tym systemie sobie niezależnie radzić, ale wciąż on jest częścią systemu. Okej, okay, teraz, teraz to do mnie dotarło. Um, wspominałeś o takich bardziej czarnych stronach e, krypto. I to jest ciekawy wątek. Ty też mi o nim wspominałeś. Ja nie do końca rozumiem, co masz na myśli, ale to już zostawię tobie, żebyś to rozwinął. Jakieś ciemne strony kryptobiznesów. Ja, ja zawsze chętnie rozmawiam o tych jasnych. Okej. Okay. Ale co do ciemnych, no to podsumowując, raz jeszcze, ja myślę, że. Wiesz, jesteś traderem na rynkach finansowych, tych tradycyjnych, na giełdzie. Masz szybciej dostęp do informacji, nie wiem, masz lepszy network, masz bardziej doświadczoną siatkę znajomych, informacje dopływają do ciebie szybciej. Kapitalizujesz na tym na rzeczywiście na rynku, na giełdzie wygrywasz. Skrypto mhm. jest podobnie, więc no, o, 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 tym, o, o tym zjawisku. To zjawisko miałem na myśli mówiąc o, o tym, że jest też ta ciemniejsza strona. Także mhm. tak jak Lampedusa mówił, system jest systemem, i trzeba bardzo wiele zmienić, żeby to wszystko zostało po staremu. Um, powiedz mi, jak ty sobie żyjesz jako przedsiębiorca, czyli jak podchodzisz do pracy, mówisz, że dużo podróżujesz, czyli. Masz jakiś system wypracowany do tego, ile podróżujesz, ile spędzasz czasu wolnego? I czy masz jakoś za to zaplanowane, że na przykład w ciągu tygodnia pracujesz x godzin, a później sobie podróżuje? Czy robisz to tak, jak czujesz? No, ja na większość swoich ostatnich podróży kupowałem i dalej będę to robił po prostu bilety w jedną stronę. Okej. Okay. Więc. No, sporo się zmieniło, no bo wiadomo, no. No, no to jest tam drogie i tak dalej, biorąc pod uwagę, nie wiem, zaplanowanie i porównując to z zaplanowaniem podróży pół roku w przód. No ale no po to tyle walczyłem o tą pracę i o to, żeby móc na to pozwolić, żeby no czuć nieco tą większą wolność, a, a jest to trochę wyzwalające uczucie. Mhm. Okej. Okay. Um, a jeśli planujesz sobie załóżmy ten tydzień od poniedziałku do piątku, um, to jaki, jak wygląda twój kalendarz? Tego jestem ciekawy. Ja jestem trochę kalendarz freakiem i jestem ciekawy po prostu, jak ty to robisz. Oj, ciepło to u ciebie ci strasznie. Mówiłem. Bo a... o, to, o to się właśnie martwiłem. Mi też jest ciepło. Ale mówiąc o kalendarzu. To no jestem w bardzo dynamicznej branży. Mhm. Sam widzisz, ile tutaj jest nowych terminów tak, w tej naszej rozmowie, a i tak staram się naprawdę no, nie wchodzić w ten te techniczny wątek z premedytacją. Mhm. I tych terminów się pojawia różnych różnego rodzaju podejść, się pojawia non-stop bardzo dużo. Ostatnio popularne były NFTs, teraz to już są gry blockchainowe. Niedługo, na przykład, o fajny pomysł, mają być popularne, nie wiem, takie zdecentralizowane studia, chociażby filmowe, tak, że Ty, jako osoba, która kupi sobie tokeny takiego studia, będziesz mógł być producentem a wiesz, bardzo ciężko byłoby być producentem w Hollywood bez żadnego kontaktu, ale to już mniejsza. Mhm. I ta branża się na tyle mocno zmienia, że ja bym chciał powiedzieć, że ja sobie pracuję, nie wiem, jest taka książka, 4-Hour Work Week, pracuję sobie 4 godziny dziennie czy w tygodniu i jestem on the top, mhm. ale tak by nie było, tak? Więc no ja stałem przed wyborem tego, czy no poświęcić tą... Ponad przeciętną ilość pracy. przeciętną ilość pracy i starać się rzeczywiście być on top wszystkiego, co się dzieje w tej branży, niż odpuścić, tak? Bo ja jestem za mody na to, tak, tak przynajmniej myślę, żeby odpuszczać i sobie, nie wiem, podróżować, non stop, tak? I pracować dwie godziny z plaży. Okay. Ja bardzo dużo podróżuję, ale zawsze to są podróże, gdzie wciąż wstaję tam sobie o dziewiątej, popracuję cały dzień i potem może można poimprezować już na sam koniec, żeby po prostu się, wiesz, odciąć od tego natłoku informacji, no bo to jest, to, to, to jest największa bolączka mojej pracy. Ja pracuję umysłowo, tak, że. To jest mega męczące. To jest tak bardzo męczące. Że, że, że no ciężko nie mieć takich wiesz, chwili, gdzie się zupełnie zresetujesz w jakiś tam sposób. Mm -hmm. Ale no nie jest to sustainable. ja sobie nie wyobrażam tak żyć, nie wiem, do 40 czy 50. Bo... Bo chyba, chyba mówisz o imprezach, co? Imprezy, tak, no przede wszystkim imprezy. Właśnie łączone z podróżami, czyli nie wiem, jakieś tam dziwne wypady w różne miejsca. Um, mhm. Ale tak jak mówię, no to nie jest coś, z czym ja bym się chciał utożsamiać cały czas. No bo znam historię, tak. Nawet w Polsce jest osób, kto pewnie ze świata startupów, ten wie, no co mają reputację, że robią, nie wiem, jakieś projekty startupowe konkretnie. O startupach pewnie na twoim kanale było dużo. Yy, mają tam, nie wiem, 40 parę lat. Mhm. A re, reputacyjnie są znani z tego, że to największy imprezowicze Wars Warszawy, tak. E, I no ja, ja nie chciałbym tak skończyć po prostu. Okej, okay. no. E, imprezy to jest chyba taki okres w życiu po prostu. U, u każdego myślę. A ty imprezujesz? Nie, ja już od dawna. Ja bardzo ostro imprezowałem w w wieku 18-22 lata, 17-22 lata i dzięki Bogu, a zresztą to wezmę na kanapę, i dzięki Bogu odpuściłem, no bo jak ja mam taki charakter, że jak coś robię, to robię to na maksa i jak idziesz na maksa w imprezy, to to się nie kończy dobrze, a przynajmniej po pewnym czasie zaczyna kończyć się źle. Więc stwierdziłem, że po różnych takich dziwnych sytuacjach, które mi się przytrafiły, oczywiście same do nich doprowadziłem, stwierdziłem, że ok, od, odcinam to i od tamtej pory po prostu przestałem chodzić na... Imprezy. I to też był dla mnie taki dosyć trudny emocjonalnie. Bo po prostu z dnia na dzień rzuciłem całe życie, które miałem, bo dosyć sporo imprezowałem, i zacząłem czytać w sumie książki marketingowe i interesować się biznesem. Także um, imprezy odpuściłem zdecydowanie. I też uważam, że to jest takie. Hmm, ja się jaram produktywnością i uważam, że imprezy nie są zbyt produktywne. Chociażby ze względu na następny dzień i następny dzień. Także to jest coś z czym skończyłem. No Problem jest też taki, że na tej ścieżce przedsiębiorczej no kurczę co by nie było, ale na no to właśnie na imprezach się poznaje te i robi się te relacje, które potem zazwyczaj są najbardziej takie żywe i owocują w jakieś tam wspólne projekty czy wspólne deale. No ale na pewno, na pewno da się znaleźć ten balans i. Um... Okej. Okay. Um, dobra. Powiedziałeś, że chcesz jeszcze wrócić do blockchainu, ale nie jestem. Um, moja wiedza na temat blockchainu nie jest na tyle zaawansowana, żebym um, wiedział, jak rozpocząć um, ten wątek, więc um, może Ty zaproponuj. Powiedz coś, co uważasz, że um, jest istotne, jeśli chodzi o blockchain, oprócz tego, co do tej pory powiedzieliśmy. No, ja bym wrócił do blockchainu w tym sensie rozmowy o tym, no co nam ten blockchain tak naprawdę da. Mhm. No bo znowu, nagłówki, nagłówkami. To, że, nie wiem, ja sobie napisałem książkę, ktoś inny wydał film. To, że blockchain staje się częścią popkultury, to, to jest jedno, ale tych wdrożeń takich produkcyjnych nie masz tak dużo wiesz ja sobie nie wiem myślę o tym często w wydaniu że jest taka nowa technologia która Pokazuje się na rynku, czyli AI na przykład, mhm. i to jest coś naocznego, tak, że dzięki tym algorytmom sztucznej inteligencji, nawet jak tej sztucznej inteligencji w wydaniu filmowym to nie ma jeszcze, ale już jest to tak zaawansowana dla przeciętnego. Użytkownika branża, że nie wiem, wchodzisz sobie do Tesli i widzisz, jak, ona sam, jak e, algorytmy sztucznej inteligencji same sterują kierownicą. Mm -hmm. No grube, tak? E, I widzisz to naocznie, e, jaką wartość daje ci ta konkretna technologia. Jakbym zapytał się o blockchain, to co, jesteś w stanie coś powiedzieć? Dlatego właśnie chciałem Cię zapytać, jakie są główne te, takie główne walory blockchainu? Jeśli porównalibyśmy do tego, że na przykład sztuczna inteligencja pozwala na to, że będą budowali autonomiczne samochody, to NASA pozwala w takim razie blockchain. Mm -hmm. A, pewnie. No na pewno nie można też lekceważyć i być takim ignorantem do tego faktu, że stworzył się jakiś alternatywny system finansowy. I jesteśmy w stanie dokonywać wymiany handlowej bez pośredników, a to jesteśmy w stanie zrobić, tylko to nie jest takie naoczne, to nie jest silne, to nie rezonuje, to nie jest aż tak cool. Mhm. Ja myślę, że to zacznie się zmieniać, kiedy blockchain będzie coraz to mocniej wykorzystany, wykorzystywany w czymś, o którym wiele osób mówi, jako metaverse. Okay. Tutaj wchodzimy teraz na no metaverse, na no tokeny NFT, e, i e, tych projektów jest teraz masa. No W sumie teraz blockchain NFT stoi, tak? E, czy to w Polsce, czy poza Polską, no najbardziej gorącymi projektami blockchainowymi e, są jakieś projekty związane z NFT. I czyli tutaj mówimy tylko o sztuce? Czy NFT ma zastosowanie jak w jakichś innych branżach poza sztuką teraz? To się zaczęło czy od sztuki, tak, no nazwijmy to sztuką. Ja, ja sztukę śledzę, uwielbiam tą tradycyjną. Pamiętam, jak byłem w Hongkongu, to było w 2016 roku i na konferencji tam był, czy 15 był zespół takiego projektu, który nazywał się Kitties. Mm -hmm. Nie kojarzę. I... To I... były jakieś JPG kotów w takim razie. JPG kotów, które przynajmniej w środowisku, no, zapisały się na kartach historii. Ja pamiętam, że to był zespół takich pięciu osób, founderów, którzy ten projekt opisywali. Kurczę, no ja to osobiście, przyznam się, no z lekcji zauważyłem trochę. Żałujesz teraz? Gdzie, no żałuję, no, oczywiście żałuję, ale w formie lekcji, tak? Czyli pozytywny, taki pozytywna retrospekcja, gdzie, gdzie o tym projekcie potem mówili wszyscy dosłownie z branży krypto. Oni potrzebowali, ten zespół potrzebował czasu, żeby z tych kotów w formie obrazków doprowadzić ludzi do zrozumienia, dlaczego one są inne od wszystkich innych obrazków, czyli właśnie dzięki technologii NFT. No, ale im się to zaczęło udawać. O co chodzi z tokenami NFT? No, NFT, bo pewnie zapytasz, tak? Czy token NFT to mogę Ci nawet tutaj wyręczyć? <głos> <głos> Proszę bardzo. Dziękuję. No, to jest nic innego jak certyfikat autentyczności, właścicielstwa, tyle, że bazujący w tej zdecentralizowanej bazie danych. Niemożliwy do tego, żeby na przykład został przekazany z ręki do ręki. Jak kupujesz sobie obraz, dostajesz certyfikat od autora. tak? Mhm. Na kartce, randomowo wydrukowany. Nie wiem, przynajmniej w Polsce tak jest, że nie ma instytucji, która te certyfikaty artystom rozdaje. No, oni sobie drukują, co tam chcą i ci dają, jak kupujesz obraz. Czyli e... dosyć łatwo to podrobić w takim razie. Tak, to jedno. Bardzo łatwo to podrobić. Bardzo trudno to trakować. Bardzo trudno sprawdzić, czy ten certyfikat rzeczywiście dostałeś w trakcie kupna tego obrazu, czy, czy może potem, czy może ktoś zapomniał, dorobił za dwa lata, albo w ogóle nie dorobił i ty sobie dorobiłeś. Mhm. I no tutaj właśnie wchodzą NFT. -ki. Ale jaka jest cała ideologia NFT-ków? Czy to jest po prostu forma inwestowania? Na poziomie, na poziomie spekulacyjnym... Bo I to jest to, jak ja to rozumiem, że kupujesz sobie jakiś na przykład, jest firma z Warszawy, która sprzedaje te niedźwiedzie i małpy. I ja, ja to rozumiem tak, że kupuję sobie takiego niedźwiedzia bądź małpę, dostaję kodzik, że to jest moja małpa i jeśli ta firma będzie dobrze sobie radziła i cena tej małpy, którą sobie kupiłem, będzie wzrastała, to ja na tym zarobię. To jest moje zrozumienie NFTs. Ja bym sobie pozwolił na trochę dłuższą wypowiedź tutaj, mm -hmm. bo wróciłbym na momencik do historii tego, jak zaczynał bitcoin. I osoba, która sprawowała nad bitcoinem pieczę po Satoshi, czyli Gavin Anderson, wpadł na taki sposób, że na lendingu bitcoina będzie rozdawał, o ile pamiętam, 5 bitcoinów każdej osobie, która sobie ściągnie bitcoinowy wallet. Mhm. Po prostu, żeby doszło do tej adopcji. Um, udało im się rozdać tych bitcoinów chyba do trzech tysięcy osób. Um, na pewno kilku tysięcy osób. I wiesz, to jest na tyle solidna masa moim zdaniem ludzi, że jak kilka tysięcy osób ma tego bitcoina, no to no będziesz myślał, razem z tymi innymi osobami, no dobra, ale co z tym zrobić dalej? No jak już to mamy, no to można się pokusić, żeby jakoś to wykorzystać. Mhm. I ja myślę, że jeszcze niedawno, może teraz już nie, ale jeszcze niedawno, no właśnie na tym poziomie zaawansowania była, yy, był ten sektor NFT-kowy, gdzie no to właśnie te osoby, które poszukują zysku, tak, no spekulanci po prostu i traderzy, no to Wiesz, można dużo ich krytykować za styl życia i tak dalej, ale to trzeba im oddać, że bez tego zainteresowania, konkretnie zarobkiem, nie byłoby zainteresowania. Bo to jest za skomplikowane i o co chodzi? Jak wiesz, ja bym nie widział szansy, że tutaj i tutaj mogę zarobić, no to nie kupiłbym tego i tego obrazka, tylko no bo właśnie myślałbym, że to jest zwykły obrazek. I przez to jak duży wolumen kasy po prostu spływa na te obrazki, no to już sobie zadajesz pytanie, ale gdzie jest rzeczywiście ta wartość? A gdzie jest wartość? No wartość jest taka, że e, zmienia się trochę to, jak społeczeństwo patrzy na, na swoją obecność w świecie wirtualnym i rzeczywistym. Rozwin to, Nikumon. E, no w Counter Strike to na pewno grałeś. Mhm. E, a kupowałeś jakieś skiny? Nie, w Diablo kupowała mi i ile tam wydałeś? W Diablo? bo w tej nowej wersji, to chyba jak chcesz zmaksować się, to 45 tysięcy ktoś policzył dolarów. Ja nie. Ja to, ja grałem w to bardzo dawno i tam się handlowało i tam, item, i to item. Więc to mhm. jest to jeszcze takie stare czasy. Okej. Okay. No właśnie, ale jesteśmy w takim momencie, że patrząc na Fortnite'a, patrząc na Robloxa, tak, gdzie ile dzieciaków ma podpięte po prostu gry rodziców. Jak. Rodzice kupują tym dzieciom, i na ten temat też są badania, na przykład nowe ubranie versus jakąś skórkę w Fortnite czy jakąś tam, jakiś item w Robloxie. No to poziom satysfakcji i tych endorfin wydzielany w trakcie zakupu rzeczy wirtualnej. Jest taki sam, a często ich chyba w 70% przypadków większy niż w przypadku otrzymania dobra w świecie rzeczywistym. Czyli to chodzi w takim razie o, takie, o taką formę budowania statusu internetowego? Status to jest to pierwsze wdrożenie, które będzie, no znowu, pozwalało na więcej tych już moim zdaniem bardziej wartościowych wdrożeń. Mhm. Ale tak, no bo spójrzmy na to. Wcześniej. Nie było możliwości e, dla osób nie wiem ze świata inf influencerskiego, celebrytów, e, tego flexu, statusem w świecie wirtualnym. Jeżeli chcieli to zrobić na Insta czy innym portalu musieli wrzucić w wirtualnym świecie wciąż zdjęcie czegoś ze świata rzeczywistego, nowego samochodu, łańcucha, zegarka itd. Mm -hmm. Ale teraz ktoś sobie wrzuci, nie wiem, tą kryptomałpę, tak, Board Ape Yacht Club i no pokazuje status tak samo, jakby wrzucił zdjęcie jachtu. Okej, okay. to jeszcze nie pokazuje, ale rozumiem, że to w tą stronę zmierza. Czyli to będzie po prostu świadczyło o tym, że no chyba, o tym, chyba o tym, że masz siana po prostu. To tak, jakbyś sobie wstawił zdjęcie w koszuli z Louis Vuitton. No, to już y, o tym świadczy, ale to jest pierwsza faza, to jest ta najbardziej prymitywna. Nawet mi trochę jako osoby z tej branży wstyd za to, <laughs> y, że no, do tego to jest sprowadzane. Mhm. No, bo gdy pomyślimy o tym, y, co może być dalej, ja jestem przekonany, że jeżeli będę miał dzieci, tak, to te moje dzieci będą y, myślały i dbały o to, żeby lepiej wyglądać y, o wiele. Więcej i mocniej w świecie wirtualnym niż w tym rzeczywistym. Ja wychodzę z tego założenia. To po pierwsze. To ma e... dla mnie sens pod względem tego, ile czasu spędzamy online i jest szansa, że nie, wiele ludzi spędza więcej czasu online niż e, offline. I jak bardzo plastyczny jest ten świat, mm -hmm. tak? No bo co? Bo chcesz e, szybko zredukować albo przypa przypakować na siłce, mm -hmm. no to masz e, do, e, dostęp do tej tradycyjnej ścieżki masz dostęp do tej ścieżki pro Plus, gdzie kupujesz sobie peptydy, suplementy, wszystkie wspomagacze, które mogą ci to zrobić, pomogą ci to zrobić szybciej, ale wciąż to są miesiące pracy. Mhm, lata. Lata pracy nawet. W świecie wirtualnym chcesz wyglądać jak Superman, jesteś w stanie tak wyglądać w kilka chwil. Ale to jest ściema wtedy. Czy to jest ściema? To jest właśnie moje pytanie. Moim zdaniem tak, bo wartość, którą nakładasz na coś, co jest trudne do zrobienia, jest wyłącznie nałożona na to poprzez to, że to jest trudne do zdobycia. Koszula Louis Vuitton ma dla ludzi wartość, bo jest droga, a pieniądze są drogie do zdobycia. I teraz, i teraz z drugiej strony może masz rację, jeśli, jeśli zrobienie tego, na przykład zrobienie sobie lepszego ciała w internecie byłoby drogie, no to może rzeczywiście ludzie by to postrzegali dobrze. Ja myślę, że w internecie i w tym metawersowym świecie, czyli tej naszej drugiej przestrzeni do życia, ale w świecie wirtualnym, to postrzeganie tego, czy coś jest drogie, czy nie. Okej, okay, ono cały czas będzie, ale nie w tym wydaniu, w którym mamy do czynienia teraz. Ja myślę, że takie ciało i to, jak będzie wyglądał nasz awatar, to raczej będzie narzędzie do mhm. tego jak my się tam czujemy i ono będzie na tyle łatwo dostępne, że w kontekście ciała konkretnie moim zdaniem, no bo wciąż będą luksusy, luksusowe marki w, w metaversie tak? wciąż będą rzeczy, których sobie łatwo nie, nie kupisz mhm. ale, ale akurat jeżeli chodzi o ciało, no to ciężko mi sobie wyobrazić case, gdzie nie będziesz miał wpływu łatwego jak będzie wyglądał twój awatar i dlatego ludzi tak ciągnie do tego świata wirtualnego, że to jest taka mieszanka wciąż tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni tutaj, sobie żyjąc i funkcjonując w Warszawie na przykład, a jak dużo możliwości na pozbycie się kompleksów to nam daje, tak? Eee, i... Tylko, czy to rzeczywiście jest pod po pozbycie się kompleksów w tym wirtualnym świecie tak, ale tylko zakładając tylko, że widzisz, że nie pokazujesz swojej prawdziwej twarzy. Jeśli pokażesz swoją prawdziwą twarz, to cały ten realny świat wraca. I druga sprawa to um, z, w obrębie mediów i, i świata internetowego, w którym ja jestem, ten metavers jest właśnie odbierany z takim sceptyzmem. Natomiast ty powiedziałeś, że ludzie są tym, tym zainteresowani, więc to jest dla mnie ciekawe, czyli w obrębie internetu, w którym ty się obracasz, jest duże zainteresowanie tym? Jest sceptycyzm to na pewno. Mhm. Na przykład wśród społeczności inwestorskiej, którą znam, ale w społeczności twórców, takich, którzy rzeczywiście stawiają te, te, te swoje zakłady technologiczne na technologię przyszłości jest hype duży, bardzo duży hype. No bo to wynika z jednej strony te, z tego, że tam jest tak dużo do zrobienia, że cokolwiek się nie zrobi, o ile się to zrobi z głową, ma szansę na sukces dość spore. Z bo, jest, głową, tak? bo jest ogromny hype. Bo jest ogromny hype, ale też z tego, że no znowu przed blockchainem, i przed tym, jak do całej tej zmiany w systemie finansów nie doszło, no nie było wcześniej przestrzeni, gdzie spotykasz się nie wiem, w kafejce jakiejś w tym wirtualnym świecie typu Decentraland i wymieniasz między sobą zupełnie wirtualne dobro. Na przykład? Na przykład jakiś wirtualny zegarek, coś w tym stylu? jakoś tam wirtualną walutę tego świata, tak? Mhm. Ja nie wiem, co ja myślę o tych NFT-sach, szczerze mówiąc. Jedyne, co mnie przyciąga do metaversa, to to, że będziesz mógł sobie. Dla mnie to jest forma zabawy to, że możesz być smokiem na spotkaniu. I to, że możesz być na spotkaniu, nie wiem jak to będzie w przyszłości ale to, że ja mógłbym, że moglibyśmy prowadzić podcast, teoretycznie siedząc face-to-face, face, ale robilibyśmy to w metaversie, to, to jest dla mnie interesujące, bo moglibyśmy to robić z każdego miejsca na Ziemi. I to jest spoko, ale tak poza tym to do mnie w żaden sposób nie przemawia. Tyle, że w tym świecie, w którym żyjemy, niestety, jak ja sobie powiem, że do mnie to nie przemawia i że Ty sobie, Przemek, powiesz, że do Ciebie też to nie przemawia, nobody cares, nobody, tak? I spójrz, wystarczy spojrzeć sobie na statystykę i liczby zachowania na świecie się zmieniają przez to, czego doświadczamy. tak? Jest chociażby ostatni case epidemii COVID. Mhm. To wywiera na społeczeństwo określony szereg zmian, mhm. żeby się do tej sytuacji dostosować. I ja myślę, że postrzeganie metaversu i swojej awersji do, potencjalnej do metaversu, to jest tak jakby powiedzieć, ok, praca zdalna jest spoko, ale jak będziemy rozmawiać na kolach, to ja będę używał tylko mikrofonu, nigdy nie włączę kamerki. Mhm. Um, bo no, jesteśmy w stanie chyba się zgodzić bez emocji, że, mm, że już nawet y, pomijmy słowo klucz metavers, ale że, że technologia, nie tylko blockchain, ale nie wiem, VR. Y, Wzrost mocy obliczeniowej komputerów, to, że możemy grać w coraz to lepsze i bardziej e, cieszące oko gry, e, to, że, nie wiem, mamy coraz lepsze monitory, że mamy nowe urządzenia, żeby nie tylko kontrolować, e, to, jak my się tam zachowujemy, nie wiem, myszką i klawiaturą, co jest bardzo prymitywne, tak? Mhm. Ale kontrolować naszą obecność jakimiś, nie wiem, bardziej zaawansowanymi rzeczami, jak się nawet widziałem ostatnio, takie, yy, takie ala bieżnie, ale z ramką wokół tej bieżni, że rzeczywiście sobie chodzisz gdzieś i to jest kontrola tego, jak się zachowuje Twój awatar, no to jest bardziej interaktywne, to daje Ci większą kontrolę, tak? Z tym się zgodzisz. Tak, więc ja to chcę sprostować. Nie, nie jestem sceptyczny co do Metaversa, bo dla mnie Metavers to jest takie jakby logiczne rozwinięcie właśnie Zoom Calli, czyli po prostu będziesz sobie egzystował w tym świecie i będziesz mógł zrobić dużo więcej. Bardziej mówiłem o tych internetowych dobrach, ale ja nie wiem, czy jestem sceptyczny do tego. Może, nie wiem, czy się z tym zgadzam tak właściwie. Muszę się na tym zastanowić. A um. Czyli jak ty widzisz przyszłość metaversa? To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ty w tym siedzisz, znasz media, wiesz, co ludzie planują zrobić, czyli co według Ciebie będzie się działo na przykład za 5 lat, jak się zmieni świat taki technologiczny, albo świat zumori to nazwijmy? Metaversu chyba jeszcze nie wyjaśniliśmy do końca, okay. ale myślę, że to jest na tyle chyba taki na tyle plastyczne słowo. Neil Stevenson, bo on użył tego słowa po raz pierwszy w swojej książce. Jakoś sobie tak to wymyślił, że jak słyszysz metaverse, chyba kumasz. Nawet jako osoba nie spoza technologii. Mam nadzieję, że kumacie. Ja kumam mniej więcej, bo oglądałem też podcast z Markiem Zuckerbergiem i on trochę mniej więcej tłumaczył. On sobie tam pływa na tej destry w mhm. metaversie i tak dalej. A myślę, że jak, akurat słowo metaverse, bo ono jest bardzo ciekawe lingwistycznie dla mnie. Myślę, że jak ktoś, kto nigdy nie słyszał o blockchainie, krypto, Yy, usłyszy metaverse? Co sobie myśli? Nie mam pojęcia, nic mi nie przychodzi, nie, nie, nie łączy mi się to z niczym. Mi się to, mi się to jakoś daje takie wyobrażenie, jak sobie, nie wiem, wizualizuję metaverse po prostu fonetycznie i analizując. Daje mi to wrażenie jakiejś takiej chmurki, jakiejś przestrzeni latającej gdzieś tam, mhm. drugiego świata, takiego. Drugiego świata, no jakiejś nowej przestrzeni, i to jest bardzo yy, fajne na temat tego słowa, a. Powiedziałeś, że nie do końca wyjaśniliśmy, co to jest Metaverse. Czyli jeszcze myślisz, że trzeba coś jeszcze dopowiedzieć? No właśnie nie. Właśnie o to mi chodziło, że akurat tego nie wyjaśniliśmy, ale przez to, że nikt nie wie, bo że autentycznie nikt nie wie, czy, jaka jest konkretna definicja tego słowa, nie ma sensu tego wyjaśniać. Mhm. I to też jest śmieszne, że na przykład jest taki pisarz, który też wydał książkę ostatnio, bardzo gorący tytuł, numer jeden Amazona, a to też świadczy o tym, gdzie jest branża, że numerem jeden na priorderze staje się książka The Metaverse, po prostu, Matthew Ball. Mhm. On, jego ścieżka jest taka, że on zaczął pisać eseje na temat tego, jak on widzi Metawerski chyba z 2-3 lata temu i to zaczęło czytać na tyle dużo ludzi, że po prostu wydał książkę Um, ale no mnie to zawsze szokowało, że jak byłem na jakiejś, nie wiem, konferencji ktoś prosił, żeby wyjaśnić metaverse, to jakbym chciał przekopiować definicję tego Mafii bola, to by mi to zajęło cały slajd. Mhm. dosłownie cały slajd tekstu. Okay. No, jaka inna definicja ma yy, ca, ca, cały slajd? Tak? Yy, jakie inne słowo w słowniku ma ca, całe tam pięć akapitów tekstu? Więc ja bym odpuścił tę definicję, bo to jest bez sensu, bo, bo nikt jeszcze nie wie, jak to będzie wyglądać. Ważne, że powiemy sobie, że to będzie jak najbardziej plastyczny świat wirtualny, w którym będziemy mogli uczestniczyć yy, w jak najbardziej kontrolujący ten świat sposób. I, I na tym bym stanął. I fajnie, gdyby można tam było sobie zapisywać lepiej rzeczy. Czyli jakieś takie whiteboardowe sesje. Robisz sobie sesję w Metaverse'ie na przykład na Whiteboardzie i ten whiteboard jest automatycznie zapisany. W sumie jest mnóstwo możliwości, które mnóstwo. to... Mnóstwo. To się zadzieje. To się zadzieje. Pytanie tylko też, jaki to będzie miało na nas wpływ. Bo ludzie przepadną. I to tak dosłownie. Ja, ja tak myślałem. Jak przepadałem już w grach, to jeśli będę mogli wejść do tej gry? Kurczę, w gier to sporo naprawdę grywałem. Dla mnie ten świat wirtualny od zawsze był taką odskocznią do tego, czego nie mogłem zrobić w tym prawdziwym świecie. tak? Mhm. Wtedy oczywiście nie planowałem tego, ale myślę, że tak instynktownie mój mózg to analizował, że nie wiem, inni chodzą do szkoły, nie wiem, muzycznej mhm. y, czy plastycznej, no u mnie nie było takich możliwości, tak, no to, ale był ten komputer, coś tam zawsze można zrobić. I ja sobie teraz wyobrażam taką sytuację, że jestem y, tym dwunastolatkiem, zamiast w Metina y, to buduję sobie swoją postać i tak dalej w Metaversie, a wiesz i wyobraź sobie tak, że mam Oculusa. Mm -hmm. tak? Oculus to jest to Google do wirtualnej Wiemy, rzeczywistości i one są z takimi joystickami, które moim zdaniem też pozwalają na kontrolę tego, co się dzieje w taki bardziej immersive, to się nazywa immersive sposób, mm -hmm. taki wiesz, wciąga, wciągający, mm -hmm. e, integrujący się z tą wirtualną rzeczywistością. I teraz tak, ja sobie biorę jeden z tych joysticków. Bo widziałem nawet taki projekt ostatnio, ostatni, tam ostatni metavers, który do którego nie wejdziesz bez tego setu VR. Mm -hmm. Tak jak sobie, nie wiem, Roblox, Sandbox to są takie te ostatnie przykłady tych masowych rozwiązań, które się rozprzestrzeniły i tam jesteś po prostu postacią, sterujesz sobie to myszką i klawiaturą. Jakiś eksperyment widziałem projektu, który powiedział: Nie wejdziecie bez Google do VR, i wyobraź sobie, że ja sobie nie wiem buduje swój świat, jestem w momencie rzeźbienia gór tym, tym joystickiem, i to wszystko widzę przed sobą na, na tych goglach do VR, i nagle słyszę: Mateusz, Mateusz, zupa na dole, chodź tutaj. Kumasz to, jak ciężko się odciąć od tego? Tak, to jest, wydaje mi się, że ogromnym, już przemyślałem to, nie jestem sceptyczny do, do Metaversa, też dlatego, bo bardzo nie lubię ludzi, którzy są sceptyczni do nowych technologii, mówią, że social media są złe i tak dalej. Um, więc to, jak to aktualnie widzę, to daje to gigantyczne możliwości rozwoju nauki, bo tak właściwie w tym Metaversie mógłbyś sobie założyć te Google i się uczyć czegokolwiek. W, czego nie możesz się nauczyć, na przykład w domu. Czyli to też, też można przenieść naukę, na przykład, że musiałbyś jechać gdzieś w jakieś inne miejsce, żeby uczyć się jakichś aktywności, które można wykonywać w tym danym miejscu. Nie będę teraz wymyślał przykładu. To w metaversie możesz się tego nauczyć u siebie w domu. Super case, tak. więc no. to, to jest genialne. Druga, a minus taki jest, że ludzie będą na 100% tam przepadali i, i samo jedzenie będzie pewnie skomplikowane, bo jak jesteś tak wciągnięty, ja wiem, jak mnie komputer potrafi mm. wciągnąć, więc wyobraź sobie, że jak jesteś tak bardzo wciągnięty, to no. Ciekawy świat nas czeka w takim razie. Tego warto na poziomie. Ja się akurat tym nie zajmuję, tak? Ale jakbym mógł wykonać jakiś apel, to na poziomie tym bardziej instytucjonalnym, żeby nie doszło do tej samej sytuacji jak z krypto, tak? Że krypto um, sobie funkcjonuje lat 5, 6, 8. Są rzeczywiście te kasy z praniem brudnych pieniędzy i tak dalej. Nikt nie wie, jak to analizować. Ba, nawet słyszałem sytuację, nie wiem, na przykład o policji w różnych krajach, że ktoś tam, nie wiem, raportuje sprawę o zgłoszeniu zaginięcia, sorry, wykradnięcia kryptowalut i nie wiem, policja tego kraju dzwoni się, go pyta, a gdzie ten blockchain jest? Jak tam wejść? <dzieszamy> jak to można zarefirować? Wszystko <grym>, No wie o co chodzi. Warto. Czy tam sobie mogę gadać, ale znowu, kto tam się tym będzie przejmował? W idealnym scenariuszu zaczęlibyśmy przygotowanie do naszej obecności w metaversie już teraz, konkretnie dzisiaj. Co masz na myśli mówiąc przygotowanie do naszej obecności w metaversie? Na poziomie legislacyjnym po prostu analiza przede wszystkim tego, z jakimi wyzwaniami to będzie się wiązało? Wszystkimi tymi, które sobie tutaj wymieniliśmy, tak? Mm, rzeczywiście. I przecież y, jeśli będziesz awatarem i nie będzie Cię widać, to będziesz mógł też atakować innych ludzi. I to jest też problem. I słyszałem ostatnio, że był gwałt w metaversie. Też słyszałem. To jest. Y, um. That's weird. <laughs> No, teraz mi ciężko będzie użyć tego porównania, ale chciałem powiedzieć, że z metaversem to jest tak, jak z seksem. Mm -hmm. um, mm. Trochę tutaj fortunnie w tej kolejności, ale o co mi, mi chodziło, że wiesz, jak jesteś z rodziny, gdzie a, nie mówi się o profilaktyce, o podejściu do seksualności, o tym, jak się zabezpieczać i a, na co warto zwrócić uwagę w tych swoich przede wszystkim pierwszych. Relacjach seksualnych, mhm. no to do czego dochodzi? Dochodzi do tego, że robisz to w stresie, nieświadomy, bo może się... nawet nie pomyślisz o tym, o, o prezerwatywie i zabezpieczeniu, i, a, i po prostu jesteś nieświadomy swój, o swojej obecności w tym seksualnym świecie. Mhm. Jeżeli, jeżeli. Łatwo popełnić błędy. Tak, tej profilaktyki nie będzie o obecności w świecie wirtualnym. Nawet, ja nie wiem, czy to jest nerdowskie, ale nawet, nie wiem, w szkołach, tak? Ja myślę, że jak najbardziej. Myślę, że i powinniśmy to zrobić już odnośnie social mediów, a nie tylko Metaversa, bo i obcowanie w social mediach jest mega obciążające. Social media jako start. No. I to już by było bardziej namacalne dla ludzi, bo jak zaczniesz mówić o edukacji na temat Metaversa, to ludzie będą, wiesz... No tak, no taki tiktokowy awatar, tak? I przez awatar mam na myśli to... Jak ludzie Ciebie utożsamiają przez pryzmat TikToka i nie wiem, Insta, jakie jest pierwsze skojarzenie o tym, kim Ty jesteś, mm -hmm. no to jest dobre porównanie do tego, jak to może być zmultiplikowane na, do ekstremum w metaversie. nie? Mm -hmm. Myślę sobie jeszcze o tych NFT-sach, że ten blue mark, który jest na. Jest na Instagramie. To jest chyba dobre odwzorowanie takiego, że jeśli można było kupić ten blue Check mark na Instagramie, to ludzie by go kupowali. Bo to jest wyznacznik statusu, że jesteś influencerem. Wiesz o czym mówię? Wiem o czym mówisz. Zgadzasz się z tym? No, nie zgadzam się z tym. Ile jest, ile jest osób, które mogą mieć ten blue checkmark, a tego nie robią. Tak, Jakieś... ale są też ludzie, którzy nie mogą mieć blue Check marka i bardzo by chcieli. O tych chyba bardziej mówię. Mm -hmm. I to tak samo będzie z tymi NFT-sami. Nie każdy sobie przecież kupi NFT-sy. Znaczy, teraz na świecie mamy dziesiątki tysięcy kolekcji, tak? Mhm. Niektóre są pewnie po najtańsze po 10 centów, które możesz sobie kupić. Ja upatruję od strony technologicznej takiego złączenia się najbardziej technologii NFT z markami luksusowymi, to na pewno. Ostatnio, na przykład, trzy dni temu, Gucci ogłosiło. Na pewno w Stanach, nie wiem jak to jest w innych salonach, że oficjalnie w całej sieci sklepów Gucci możesz płacić taką kryptowalutą, która się nazywa Apecoin. I Apecoin zaczynał od świata NFT, no bo to były te małpy, najbardziej znane NFT, które tam na profilach Instagram, Instagramowych, nie wiem, Ma Post, Malone i tak dalej, wydali swoją własną kryptowalutę również którą teraz możesz kupić sobie, to jest nawet takie utility, tak? Kupić sobie ubrania w sklepach Gucci. Z drugiej strony, tam, nie wiem, rząd Stanów prowadzi pracę obecnie nad ustawą, że krypto już nie będą, te krypto nie będą uznawane jako inwestycje, ale do 50 dolarów to będą po prostu zakupy i wydatki, więc no to nasze funkcjonowanie w tych wirtualnych światach naprawdę mocno się zmienia. Fajnie, że to też przeplatają, że drukują na fizycznych ubraniach rzeczy z internetu. To myślę, że jest spoko. Um. Chciałbym jeszcze pogadać o Twojej książce mm. i tym, co, jaki miałeś cel pisząc ją, jakby co chciałeś przekazać. Zaczęłaś od tego, że no, chciałem, żeby moja mama w końcu zrozumiała, czym się zajmuję. <laughs> Dlatego jest dla mamy. Dlatego jest dla mamy. E, I. Ja chciałem przekazać w skrócie to, jakie szanse są w świecie blockchaina, jak one się różnią od tych szans w innych sektorach, na podstawie tych historii, które przeżyłem, bo mieszkałem ostatnie 6 lat w Dubaju, ale tych historii również, które zebrałem w trakcie prac nad książką. Mhm. I chciałem też skupić się na takim retrospektywnym spojrzeniu. Gdzie mieliśmy być z blockchainem, gdzie jesteśmy obecnie, i no jakie są jeszcze wyzwania? Przed nami również na tej ścieżce NFT sowo metaversowej ludzie mówią na to ogólnie Web 3, ci bardziej technologiczni, czyli no ta, ta nowa jakość korzystania z Internetu. Czyli Web 3 to jest jak jakby nowy wymiar internetu? I to tak. jest właśnie krypto? Kolejny blockchain. stage Internetu, tak? Bo okay. było Web 1 może szybka tutaj powtórka. Web1 ogólnie to było wtedy, kiedy nie wiem na stronach sklepów, czyli e wchodziłeś i widziałeś tylko listę produktów. Mhm. Takie najbardziej podstawowe strony, jak z Excela. Tak, jak z Excela albo Worda. Web2 dodało już ten level integracji, bo mogłeś sobie coś na tych stronach kupić. Mhm. Teraz te platformy tworzysz razem z, ze społecznością właśnie w Web3, i coraz mniej w tym wydaniu świata, internetu po prostu pośredników. Jak na ciebie wpłynęło pisanie książki? Jak, jak startowałeś z książką? Czujesz, że po tym, jak ją napisałeś, jesteś dużo lepszy w to, co robisz? Czy raczej nie, to nie było jakieś skomplikowane, jeśli chodzi o samą wiedzę? Czy jednak musiałeś bardzo dużo researchować i te, teraz czujesz się na przykład dużo komfortowej w opowiadaniu o tym? Ja akurat świat kryptomilionerów, no co, wydałem trzy dni temu, mhm. więc cały czas jestem w takiej euforii pisarza pewnie. Mhm. E, więc to, co będę mówił, jest nieobiektywne, ale przede wszystkim czuję się. O wiele bardziej usatysfakcjonowany na tej zawodowej ścieżce, bo wiesz, ja całe życie robiłem software. Ja miałem 17 lat, i niestety przez tam pryzmat no, narracji tej mediowej i przedstawiania mnie jako najmłodszego polskiego milionera. tak? I for, to, Forbes 30 na 30, 30 na 30. Tak, to ciężko było już, nie wiem, nie iść na tą konferencję i nie mówić o tym software'ze. Ja to robiłem no, jak 17 lat Non-stop, non-stop, całe życie. Robiłeś konferencję w wieku 17 lat? No, przez to, przez to jak duży szum medialny był, no to musiałem, to tak. Nice. I one nie wychodziły mi, tak? Mhm. Dlatego jak, nie wiem, jakaś osoba mnie pamięta, jak miałem te 17 lat i byłem na konferencji po, i byśmy się znowu spotkali, to podejrzewam, że miała takie a to jest ten gość, co, te, co, co tam te głupoty gadał, tak? No bo też, co ja mogłem jako 17-latek przekazać doświadczonym przedsiębiorcom, tak? Mhm. No jest tak, że na przykład w Silicon Valley e, najbardziej udani przedsiębiorcy w sektorze startupów to nie są tam 20%, to są osoby z 50-letnim doświadczeniem. Mhm. I wiesz, masz konferencję, i tam taki gościu z liceum ci wychodzi w czapce. I, i to, to jeszcze pewnie nie za bardzo chcą słuchać przez to, że jesteś młody, nie? Tak, tak, tak. No to ego też ma z tym do czynienia. Ale wracając, a i wiesz, ja mógłbym jeszcze bardziej cisnąć na te softwareowe rzeczy, czy te, którymi się zajmuję. Ale ja przez tą artystyczną też swoją pewnie duszę trochę nie wiem, no mi to nie sprawia aż takiej satysfakcji po prostu, żeby o powiedzieć, że... Znaczy może nie powiedzieć, tak? Bo ja i tak, i tak na to pracuję, ale żeby samemu sa, 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 samemu Dążyć do tego i całe swoje 115% czasu poświęcać, żeby mój projekt software'owy miał o 5% lepszą konwersję na stronie. Ja doświadczyłem tego świata hardware'u trochę i dóbr fizycznych w sensie, że jak coś jest namacalne, ile to inspiracji i satysfakcji daje ludziom. Mhm. I to jest chyba naj, najbardziej dopingujące w tym wszystkim, że a Nie wiem, jak pokażę książkę, tak? Albo teraz pracuję nad projektem yy, zegarka, ale to już tam mniejsza, też dobro fizyczne, tak? Yy, bo bardzo lubię zegarki, to jak to jak, jak, jak obcujesz nawet z pracą nad tym produktem? Yy, albo sobie wizualizujesz to, czym on finalnie będzie, mhm. i że będzie miał bezpośredni wpływ. Na osobę, przynajmniej w tej rzeczywistości, w której jeszcze jesteśmy, może to już ostatnie lata, żeby to robić, to mnie to po prostu podniecasz. I z perspektywy twórcy, no nie mogę nie mogę o tym nie myśleć, nie? Okej, okay, czyli tworzenie fizycznych produktów, których można rzeczywiście dotknąć, to jest dla ciebie największa zajawa w tym. Ale coś o tym wiem, bo w sensie wiem coś o tym poświęcaniu 115. Procent swojego czasu na polepszenie konwersji, bo ja pracuję jako UX. Więc w gruncie rzeczy moja praca na tym polega. Także dlatego też założyłem podcast, bo też czułem właśnie, że to nie daje tyle satysfakcji, jak podniesiesz konwersję. To nie jest aż takie fajne, jak na przykład właśnie napisanie książki. Um, jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać odnośnie książki. Jak wyglądało samo pisanie jej? Bo pisanie książki jest trudne pod względem po prostu. Usiągnięcia do komputera i siedzenia i pisania na przykład przez kilka godzin. Jak sobie z tym radziłeś? Ja tą książkę pisałem trzy razy. Okay. Pierwsza edycja mojej książki zaczęła się tuż po zakończeniu studiów, bo wtedy sobie podróżowałem cały rok i pisałem właśnie. I ja skończyłem studia, w trakcie rozpoczęcia się. Pandemii COVID-owej. Mhm. Nie doświadczyłem tego tak mocno, bo byłem w Dubaju i w Abu Dhabi. Tam to podejście do może tak, żeby też nie powiedzieć niczego, co Social Media Police Emiratów mogłaby zakwestionować to tam regulacje covid doszły później troszeczkę w porównaniu do standardów europejskich. I chyba też troszeczkę mniej, bo UFC w końcu tam się przeniosło, żeby robić eventy. Chociażby, mm -hmm. tak. To wciąż były małe, zamknięte eventy, ale przynajmniej mieli zgodę na sam event, tak? Mm -hmm. A UFC też bardzo mocno śledzę. I nawet tam byłem... Byłeś w... na evencie Obdobie? tam? Tak, tak, tak. Z McGregorem? Wtedy nie było McGregora. Okay. I... Ale na Mac byłem w Nowym Jorku. No proszę. Jak dostał double Champem? Tak. Wow. To, to byłeś w historycznym momencie. Mm. I, um, jak to wyglądało na żywo? Jak, jestem ciekawy, jaki jest. Jak to jest na tej arenie? Jeżeli jest jakiś huk gigantyczny? Jak, jakie to jest uczucie? Być, cele, jak on zdobywa drugi pas i pewnie tam się dzieje totalnie rozpierdol na tej arenie? No to jest jedna. Ja, 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 bardziej pamiętam jego wejście. Z tym trackiem, który on sobie akurat Kozacki wtedy track, no. powtarzał zawsze. No To jest jednak taki moment, że wiesz, zastanawiasz się, było pytanie o tym L, o, o, o LV, tam o markach luksusowych. Mm -hmm. Jak sobie myślę o takim Agregorze? No tak, no co on sobie jest przykładem takiego typowego materialisty. No, no, mm -hmm. Nawet ignoranta, aroganta, chama po prostu. Ale at the end of the day, to co ludzie zapamiętają i tą wartość, którą dostarczy społeczeństwu, to jest takie wejście, zrobienie swojego w oktogodnie, wyjście i powiedzenie się, mano, ja idę dalej sobie imprezować, tak, bo, bo, bo mogę, bo na to zapracowałem i no, zmieniający perspektywę i cały mindset doświadczenia. Tak. Double champ does whatever the fuck he wants. <laughs> Dokładnie. Um, odciąłem cię od k tematu o książce, bo mnie zainteresowało UFC. Um, do dokończ tą historię, jak pisałeś książkę. No i ta książka, pomysł na książkę zaczął się od takiej wewnętrznej chyba potrzeby wykorzystania tego, czego się nauczyłem w trakcie studiów na NYU i chciałem bardziej akademicką tą książkę zrobić. Wiesz? Taki podręcznik. Podręcznik, ale nawet nie na temat świata krypto, ale o przyszłości pracy zdalnej i tego, jak krypto się w to wszystko wpasuje. Mm -hmm. Ale pomyślałem sobie, że, że to jest po prostu no, za sztywny content. Ja sam nie byłem usatysfakcjonowany przede wszystkim z tego pisania, więc miałem drugi pomysł na ten projekt i to był Bardziej taki osobisty zbiór historii niż ten, który finalnie wyszedł na temat mojej ścieżki w świecie blockchainowym, ale wtedy sobie pomyślałem, kurde, ja mam 25 lat, jeszcze jest tyle do zrobienia, jeszcze tyle tych historii doświadczę, że jak już je wydam, to wydam je konkretnie. Masz, masz tą książkę, oczywiście? Tą, w drugą, tą drugą próbę. No, mam, mam, oczywiście, że mam. To nie było tak, że to było aż takie złe, że to usnąłem, tak? No i ta wersja. Gdzie zacząłem pisać dosłownie pierwsze pięć stron i wiedziałem, wiedziałem że to jest to, mm -hmm. to jest y, właśnie świat kryptomilionerów w wydaniu takim Blockchain for e, Mummies, one on one, że podstawy, ale nawet jakby to przeczytał, nie wiem najlepszy trader w Polsce, czy największy przedsiębiorca krypto e, na świecie znalazłby tam dużo wartości, bo e, nie wiem, ogadałeś big short? Myślę, że oglądałem, ale dawno. Okej. Okay. No, Big Short to jest taki bardzo znany film. Ja, ja wiem o co chodzi. O kryzysie 2008, który powstał na podstawie książki Luisa, pisanej w taki trochę fabularny, trochę. Ekonomiczny, akademicki sposób. Mhm. I na podstawie tej książki do, doszło do ekranizacji. Myślę, że o świecie kryptomilionerów można myśleć w ten sposób, że to jest taki big short, ale o tym, co się dzieje w krypto. I starałeś się używać jakiegoś konkretnego języka, jak to pisałeś, właśnie, żeby ludzie mogli zrozumieć? Bardziej myślałem o tym, żeby to bazowało na historiach, mhm. żeby tych takich też mrocznych wątków, pokazujących, no, aureę, środowisko, chociażby doszukiwań się tego, kim ten Satoshi jest. Mhm. Żeby tam tego było jak najwięcej, żeby to było takie entertaining, a potem wplatywać ten o trudniejszy do zrozumienia, wiesz, tokenizację, e, coiny, tokeny, spekulacje i tak dalej. To jest spytne moim zdaniem, przeplatać jakieś historie bardzo ciekawe właśnie z taką nazwałbym to bardziej angażującą wiedzą. No Moja to... mama powiedziała, że w końcu rozumie. O, no to cel, cel osiągnięty. Tak. Um, Chcesz, jeszcze zapytać, uciekasz mi od tego pytania. Powiedz mi, jak wyglądał sam proces pisania. Czyli jak, jak siedziałeś i pisałeś? Na przykład, ile dziennie pisałeś, albo ile pisałeś w tygodniu? No, ja pisałem to 4 miesiące. Różnie to bywało. Bo nieraz miałem taki dzień, że nie napisałem nic. Nieraz po 20 stron. I po prostu siedziałeś i pisałeś 20 stron bez przerwy? Tak. Siedziałem zazwyczaj z samego rana. Mhm. Ja w trakcie tych czterech miesięcy non stop podróżowałem i no to była akurat podróż w porównaniu do tych, o których mówiłem taka dedykowana tej, te, temu projektowi, że no byłem w różnych miejscach czy to na plaży, czy w jakimś barze i siedziałem sobie i to pisałem po prostu. Cztery miesiące w podróży to jest gruby wynik. E... No tak. Mm. Szacuneczek. Ale to też myślę, że fajne jest to, że właśnie byłeś w podróży, więc pewnie miałeś taki mood dużo lepsze napisanie, więc domyślam się, że. Ale ja sobie myślę o podróżowaniu w ten sposób, że wiesz, no też z drugiej strony, kiedy jak nie teraz. Mm -hmm. Co ja mam podróżować? Jak już rzeczywiście skala tych projektów, które robię, mam nadzieję, będzie taka, że na no, tego fanu. Będziesz musiał być poważny. No tak, niestety. <noise> Albo wciągnie się do Metaversa. Wtedy też już będziesz trochę mniej podróżował. Um, hmm. Ja chyba tak nie myślę o podróżach. Wydaje mi się, że zawsze można podróżować. Po drugie, chyba nikt nie jest zbyt stary na podróżowanie. Jakiś Jeff Bezos czy Elon Musk, to raczej sobie podróżują dalej. To w sumie, wiesz, co ja, ja jestem. Ja mam 25 lat teraz. Ja do tego pytania bym wrócił, jak już się będę mógł ustosunkować do tego na podstawie doświadczeń. Mm -hmm. To jest bez sensu spekulacja. Oby ich było jak najwięcej. Dobra. Um, ja jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobiliśmy. Um, czy jest jeszcze coś, o czym chcesz powiedzieć, co to Cię nie zapytałem? Chyba o wszystkim pogadaliśmy. Tak mi się wydaje. No to mamy to w takim razie. No to mamy to. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem Cię zapytać. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana? Jakbyś powiedział, co, co tutaj masz na myśli. Nazywa się tak jeden z tytułów rozdział. No, to ryzyko, o którym ja mówię. Wiesz, to jest ryzyko uwierzenia w technologię i potencjał tej technologii. I myślę, że podsumowując całą tę naszą rozmowę, jesteśmy dalej na takim stadium rozwoju tego sektora, że tam trzeba tej wiary, że z jednej strony to nie padnie, tak jak mówiłeś, że to nie tylko obrazki, że ta gra toczy się o, o coś więcej, mhm. że ta nasza obecność w, w metawersowym świecie to nie tylko problem, ale też duże szanse. I kto ryzykuje? Zazwyczaj to największe ryzyko do, które, które jest do podjęcia jest do podjęcia przez krypto wpływających na tą branżę moim zdaniem subiektywnym oczywiście najmocniej i to oni zazwyczaj tego szampana mogą się napić jak najwięcej, ale do tego potrzeba wiary i postawienia wszystkiego na rozwój projektów blockchainowych, o ile się w ten ekosystem po prostu wierzy. Mm -hmm. Co jest dla ciebie motywacją taką biznesową? Mm, bo mówisz, że. Nie, co jest dla ciebie tym piciem szampana? Jeśli stawiasz na blockchain i wierzysz, że to się uda, to załóżmy, że minie 10 lat i wszystko potoczyło się tak, jak spodziewałeś się, że się potoczy, to, to co ci będzie wtedy działo? A o mnie to się zmieniało, tak? no bo ja, ja wychodzę z software'u. Tak? Także tą pierwszą motywacją biznesową stricte było to, że na korytarzu w szkole, jak miałem te 17 lat, ktoś używa mojej aplikacji do wysyłania gestów, no bo na tym ona polegała mhm. i, i ma przy tym wszystkim na twarzy uśmiech. Ja myślę, że ten uśmiech na twarzy, a szczególnie w tym społeczeństwie, w którym teraz żyjemy, tego uśmiechu nie ma dużo. Jest coraz, coraz go mniej jest coraz więcej osób z problemami i depresją. Nawet obecna sytuacja i recesja na rynku. tak. Również w filmie Big Short tam była taka statystyka, że każdy procent bezrobocia wpływa na samobójstwo chyba 50 tysięcy osób. Wow, tego nie wiedziałem. Więc wiesz, dużo jest negatywności wokół nas. Ja myślę, że jakbym miał nazwać Tą swoją pracę czymś, to pewnie byłaby ona w świecie technologicznym, ale wciąż wpływaniem na to, żeby jak najwięcej uśmiechów u ludzi wywołać moimi produktami. No i chyba nie ma lepszego sformułowania na zakończenie tego podcastu, w takim razie. Bardzo dziękuję. Ja również. Dzięki.